No i czekaj, też czekamy. Też czekamy, teraz wykazuję. Czekaj, może na... Czekam na Minecraftowa Liga Żużlowa. No. Powalone. To na dobrym kodem odpaliłeś? A nie, teraz jesteśmy chyba już teraz. Nie. A nie, jest, dobra, już jest, dobra, także kabaret trochę przypomnę, ale jesteśmy. Widzicie? Ten falstart to jest idealne określenie tego, jak druga kolejka działała, czyli z jednym wielkim falstartem. Kongo było przepotężne, nie wiem, czemu teraz mi się gniezdo pokazuje, ale to już inna sprawa. Inna para, kaloszy, tak, także trochę mnie to zrozumiało, więc drugi statement jest taki, że dzisiaj w ramach tego, że szósta, że mamy sześć meczów w tejże drugiej kolejce, też będziemy umilać wam okazję z tego względu, że też przeczytamy czat i wasze uwagi i wasze utyskiwania. Myślę też, że dzisiaj goście niczego sobie, dzisiaj trochę taki biomkast swoisty, ale o tym może za chwilę. Chociaż też jest z nami dzisiaj po raz pierwszy Kasper Pitura. Witam serdecznie, Kasprze. Dobry wieczór. Dzisiaj Kasper zadeklarował, że w ramach przerwy zobowiązał się do ciekawostek o Monce Basi. Tak, będzie, zrobimy tier listę wszystkich rodzajów Monk Basi, bo jest ich 16 według informacji, które znalazłem. Więc kontent merytoryczny w tym programie także się pojawi. O proszę. A w ogóle taka ciekawostka w sumie też do was generalnie. Czy wy w ogóle wiecie, skąd ta Basia? Kim jest ta Basia? Skąd się ona wzięła? Jako Monka? Ktoś wie może? Te informacje są chyba nielegalne. Nie dotarłem do nich podczas moich długich poszukiwań. Czyli najprawdopodobniej Basia jako pomysłodawczyni Monki brała udział w wojnie na Bałkanach i nie pytamy się o to, co robiła w latach 90. Dobrze, rozumiem to doskonale. Jest to on partner, powiedziałbym. Tak, że pan Żywiec Zdrój. Tak, dokładnie. Witold Żywiec Zdrój, znany chyba zawodnik Astry Nowej Sól. Jest też twój partner in crime, czyli Gracjan Rzepiasty. Witam. Który dzisiaj znowu chyba z nie tego sprzętu, co trzeba, z tego co widzę. Kiwasz głową, tak, jakby tak, ktoś cię więził. Mam nadzieję, że jednak tam nikt cię nie więzi w tym Wrocławiu. Okej. Mam nadzieję, że też tak jest. Stały bywalec Zbigniew Boniek MLZ-u. Też dlatego, że jest jednym wielkim nieomylnym człowiekiem i czasami zadaje głupie pytania. Wojciech Mandrysz. No. Dobry wieczór. Pytanie w sumie od widzów i wszyscy w listach się pytali, dlatego też ciebie pytam, Wojtku. No. Bo jak wiesz dobrze, doskonale, tydzień temu budowałeś piramidę z Krzysztofem Morowskim. Udało się wybudować piramidę? Nie, niestety nie. A co spowodowało? Różnica projektów i zamysłów, niestety. Niestety pewnych barier nie przeskoczymy. No. Jak rozumiem... Pozdrawiam pana Krzysztofa. Jak rozumiem... Posąg Małgorzaty Mańki-Szulik tutaj was poróżnił, tak? On powstał. Czyli co było problemem z piramidą Cheopsa? Kształt piramidy. Ale dlaczego? Co? Kto chciał walca jako piramidę? Ja. Aha. Zmyślna sytuacja. No i jest też Bartosz Unton. Witam bardzo serdecznie. Myślałem, że się... Tak ładnie powiesz, że będzie znowu ten przester jako Krośnian, ale tak się nie zdarzyło. Witam serdecznie naszą nową czat, czyli piątego najbardziej inteligentnego uczestnika tegoż programu. Plany były takie, że miał być tutaj Borys Grzeczny, miał być tutaj Jakub Górbisz, miał być tutaj Mateusz Johnson, no ale coś się popsuło i nie było niestety ich widać. No chociażby też pociąg wszelkiej maści Borysa, pociąg wracający do Bydgoszczy Borysa Grzecznego sprawił, że no niestety trochę go powstrzymało, chyba jakieś tam strajki i inne bajki sprawiły, że po prostu nie mógł przyjechać na dobrym tego słowa znaczeniu miejscu. Jakub Górbisz tydzień temu narzekał na to, że pierwsza kolejka była dość jednostronna, była taka, powiedziałbym, że mało było wyników na styku. No to proszę bardzo, mieliśmy mecz w Częstochowie, który zrobił naprawdę niezły content, mieliśmy jeszcze zaległy mecz z Tarnowem, mieliśmy też Gorzów, który się postawił Bolonii, więc chyba na takie emocje czekaliśmy. No, ta kolejka była lepsza niż poprzednia, na pewno. A nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o tę poprzedniość, to ty chyba, Gracjanie, się nie nudziłeś w poprzedniej kolejce, a tutaj tak powiedziałbym, że dużo nerwów zjadłeś. Czy dużo nerwów? Mecz jak mecz, nie?
Poprzednia też była lepsza, wiadomo. Czasu nie zmienię. Mhm. Rozumiem to doskonale. Jak się okazuje, dzisiaj będziemy mieli same hot take'i, czyli mecz jak mecz. To jest pierwsza teoria, którą będziemy tutaj jakkolwiek propagować. No właśnie, także mecz jak mecz, skoro już powiedzieliśmy o Częstochowie Wrocławiu, to od tego meczu zaczniemy. To będzie mecz pierwszy, który omówimy w Ekstralidze. Właśnie tenże mecz się skończy jako ostatni, także taka będzie tradycja, żeby zacząć o meczu, który się zakończył. Więc proszę naszego realizatora, żeby wkleił nam już plik zwany Czewro, jako tę planszę aktualnie omawiamy i też będziemy ją mogli analizować. Wynik meczu, no na styku, ale dla Częstochowy 49-41. Panowie, wy się spodziewaliście tego, że Częstochowa jednak po przegranej w Tarnowie wygra tutaj z Wrocławiem? Powiem tak, spodziewałem się wiele po włókniarzu Częstochowa w tym meczu. Mimo wszystko, inaczej, z jednej strony spodziewałem się wszystkiego, a z drugiej strony nie wiedziałem, czego dokładnie się mam spodziewać. Na pewno to, czego się nie spodziewałem, to to, jak wystrzelił Józek Maczeta. Człowiek, nie pamiętam, kiedy on ostatni raz pojechał mecz w Minecraftowej Lidze Żużlowej, a przywozi 12 i 2 z bonusem. To jest naprawdę niesamowity performance w wykonaniu Józka. No, Bartek Sokołowski po prostu... Bartek Sokołowski stał się Bartkiem Sokołowskim w tym meczu i zrobił płatny komplet. Antek Barczak, który no został na razie cały czas jest Bartkiem Anczakiem i... Bartkiem Anczakiem, okej, okay, rozumiem. Antek Barczak stał się Bartkiem Anczakiem. Tak, bo tak go nazwałem raz na transmisji. Tak go raz na transmisji. Oczywiście pozdrawiam Bartka Anczaka. Kimkolwiek jest. Kapitana Stali Gorzów w lidze WSL. I mojego byłego przełożonego. Kuba Strzałek, czyli Franco, nasz częstochowski żabol, no on akurat nie dowiózł. Bastian Lamont... Ale czekaj, bo tutaj program programami, ale trzeba przyznać się jedną rzecz, tutaj będziesz cały czas się programowo przenosił, ale mówiłeś o Bartku Anczaku, a Antek Barczak może to jest ta sama osoba, słuchaj. Albo nie, może rodzina, cokolwiek. Nie, akurat to na pewno nie. A możemy dla potrzeby tego programu zrobić, że to jest jednak ta sama osoba, albo rodzina? Dobrze, na potrzeby kontentu, why not, oczywiście. I... Dla kontentu. Pure content. Tak, i w sumie, no i oczywiście najlepszy zawodnik włókniarza w tamtym meczu, oczywiście zawodnik rezerwowy. Drugi mecz włókniarza i drugi mecz, w którym włókniarz jechał bez zawodnika rezerwowego. Tak. No tutaj, tak jak wspominałeś o tej kołderce w przypadku Rybnika, ty chyba się o to Johnsona pytałeś, o krótką kołderkę w Rybniku. No do tego dojdziemy, bo okazało się, że tak, Rybnik tak bierze wszystkich. Nie, no czemu wszystkich? Ostatecznie tylko panowie, jednego. Panowie, nie dostaliście kontraktu w Rowie? Ja wiem, że przechodzę do innego meczu, ale... A ty dostałeś? Jestem z tobą, to pewnie gdzieś tam mi podsunąłeś, nie wiem, pod stołem, jak we Wrocławiu byliśmy. Tak. Wiesz, tutaj wpis do księgi, słuchajcie, z Wojtkiem jest tak, Gracja może też potwierdzić, bo był we Wrocławiu, że on zawsze wyjmuje tak totalnie z tyłka taki zeszycik, pomarańczowy zeszycik, to jest taka księga wpisów, co nie? Tak. I tam zawsze jakieś, nie wiem czemu, ale ja widziałem jakąś kartkę, która latała. Nie wiem, czy to nie jest kontrakt Drowu Rybnik. Jeżeli, Wojtku, to był ten jednak kontrakt Drowie Rybnik, to ja się naprawdę tego boję. Nie. Powiem ci tak, kim powinien dostać kontrakt w Rowie Rybnik? Patryk Zgrzebny, Marcel Torsel, Bartłomiej Kamiński, Sebastian Pszczelarz, Patryk Kinel, Eugeniusz Franc, Jakub Deskorolka, to w sumie się wydarzyło, Rafał Serwiak, Mikołaj Kaczmarek, Marcel Karoń, Jarek Bugała, pozdrawiam ciebie Jarku, kimkolwiek jesteś, to wy go nie znacie, Kamil Dębczyk, to samo, Daniel Jeziak, czyli przyszły, miejmy nadzieję, ksiądz, Jakub Kęcki, Patryk Kuzber, Oskar Foltyński i Gracjan Woźniak. Ty no, ale z Kęckim i Kuzberem też się... Też dostałeś kontrakt? A ty tu się wpisałeś? Na stara strona, Wojtek. A jesteś, no faktycznie. No, proszę, państwa, w Minecraftowej Lidze Żużlowej odkrywamy same hot take'i. Okazuje się, proszę państwa, że są strony w zeszytach. Tak. Jeszcze mógłbym wymienić 15 zawodników STS-a, ale no. Pytanie, czy oni tego chcą?
Nie. Skąd ale pozdrawiamy, wiecie? Bardzo. Pozdrawiamy Ligę Speeder Turbo Sliders. Naprawdę fajny event. Czekamy na kolejne. Rzepiak potwierdzi. Kiedy LAN MLG tu? Jak najszybciej. To do tego przejdziemy jeszcze, do tego chcę wrócić, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Rozmawialiśmy o tym z Wojtkiem. Tak, właśnie. Dobrze, to może zejdźmy na chwilę z tego meczu, bo skoro w tym już jesteśmy. Bo... No taki, możemy taki przydługi wstęp zrobić, to nie ma problemu. No tak, to tak może zróbmy. Przepraszam, no bo właśnie... Znaczy, plansza może zostać, ale po prostu tak, żebyśmy wiedzieli, dokąd przejść. O. Tak, taki mały story time w takim razie zrobimy. Bo ja i Gracjan Rzepiasty, to na początku miesiąca było, to był chyba 1 marca dokładnie, albo nie, 2 marca to było dokładnie, we Wrocławiu był organizowany turniej w grę bardzo, no obecnie już nie tak popularną, niegdyś bardzo popularną, Spirit Turbo nowy, w grę, która powstała, uwaga, w 2007 roku, a przynajmniej wtedy wystartowała Liga Spirit Turbo Sliders. Niektórzy na MLG wtedy jeszcze nie żyli. No, to prawda. To prawda. Sam miałem nawet takich zawodników. No i tak się śmiesznie złożyło, że pojechałem turniej w tym turnieju. Totalnie randomowo, bo w momencie, w którym jechałem na ten turniej rano, napisał do mnie Gracjan Woźniak: ej stary, czy chcesz jechać? Ja napisałem: dobra. I pojechałem. Zrobiłem 1-0-0-0-0, ale pojechałem. I później, no kiedy już odpadłem, bo to było na zasadzie 2 półfinałów i finału, wykupiliśmy, a w sumie to ja wykupiłem, mi i Gracjanowi, dwa komputery, na których z T-Launchera weszliśmy na MLŻ-a. I to było w momencie, to było w tym samym momencie, kiedy były rozgrywane 1/4 Grand Prix Challenge w Pardubicach. Nie, tam zanim tam właśnie wystartowali się te zawody, bo tutaj mówię, bo tutaj między mi Richard jechał w tych zawodach, no to właśnie chłopaki sobie tam niektórzy kręcili kółka po torze we Wrocławiu. Później, kiedy te zawody się zaczęły, pamiętam, że puściliśmy na YouTubie pierwszy bieg. Ty chyba, Richard, wjechałeś w pierwszym biegu, prawda? W Pardubicach. Tak. Tak, no. Czekajcie, muszę tutaj Rybkę zaprosić do akwarium. Halo, Rybek. Maksiu Fejra. Tak, tutaj jedna Rybka, nie ma budowniczego, więc musieliśmy jej pomóc. Także siadać tam, nie ja, tylko jedna z Rybek, no już. Aha. I proszę bardzo, no. Także sorki, ale kwestia techniczna, sorki Wojtek. Tak, no wracając. Są rzeczy ważniejszej Rybki. Dokładnie. I wracając. Właśnie później wykupiliśmy te komputery i pamiętam, że był ten pierwszy bieg, bo to wyglądało tak, że nasze komputery tam były tak na skraju, a zaraz obok nich był telewizor, na których pokazywali streama z tych zawodów. To akurat był finał tego turnieju. Mm-hmm. I wszyscy, którzy stali przy tym telewizorze, patrzyli się tak na ten komputer i takie: dobra, walić tego STS, a tu są prawdziwe emocje. I się jarali tym, jak rowerek przywoził tam kogoś. Tak, że no, Michał, czy Richard, kibicowało ci wtedy jakieś 16 osób. Tak. Ale tam w pewnym momencie chyba nawet pierwszy był, nie? I tam się okazało, że coś. Nie stentygowało. Tak, i później nie był taki komentarz, bo nie pamiętam, kto wtedy to streamował, ale uchwycili Kinela latającego nad torem i tak mówili: o mój Boże, ale ten sędzia musi mieć kondycję. No, piękne to było. Ale słuchaj, no kondycję też trzeba mieć, bo tutaj siłę palca, nie? Tutaj trzeba włożyć się skądś, tutaj jeszcze trzeba latać A i D korygować. No Bartek będzie wiedział, bo on też często takie praktyki robi. Chyba Gracjan też jako sędzia. Więc wiesz. Zależy od korek, mi tak powiem. No to właśnie, z Patrykiem chyba tak samo. Ale no generalnie wiadomo, też trzeba jakąś myszką operować, więc wiecie, to też jest jakaś kondycha, nie? Także tak. Tak. No i wracając jeszcze, i tak właśnie zaczęliśmy się z Gracjanem zastanawiać, czy nie byłoby sensownie zorganizować jakiegoś turnieju lanowego na MLŻ-cie. I powiem wam tak, miastem, w którym mamy chyba obecnie największe community, jest Częstochowa. Mhm. Jakby nie patrzy cały czas. I gdyby nie fakt, że w Częstochowie nie ma obecnie ani jednego gaming house'a, to myślę, że taki turniej już by się dawno odbył. To kto ma największy dom? Ja. Zapraszam. Pewnie ja. Dobrze, to nie wszyscy wbijamy do domu. A może tutaj kastoramy, gdzie pracujesz? Nie wiem, czy mogę mówić, że kastoramy. Nie, no dawaj. Na magazynie.
Dobra, dobra. Magazyn, magazyn Castoramy, przynosimy laptopy, stoliki tam się znajdą ze sklepu i robimy lana. Świetny tak. pomysł. Tak, no i właśnie się zastanawialiśmy, no bo tak naprawdę, co byśmy potrzebowali, żeby zorganizować turniej lanowy w Arenie 27, gdzie właśnie był organizowany ten turniej. No to tak, pokój dla streamerów tam jest, więc, nie, więc to akurat tam pikuj, jeśli chodzi o komentarz w wykonaniu ściął mi Crafta. Czy mi głos też ścięło? Nie. To by mi było nie, jest dobrze. Gadaj dalej, dobra, panie Boniek. No to tak, potrzebowalibyśmy łącznie 6 komputerów i szczerze, jeśli znaleźlibyśmy jakiegoś sponsora, to taki turniej w te lato jest do zrobienia. No proszę, tak. Kosztem był 300 ponad złotych. Tak. No słuchajcie, nawet można się złożyć tu z zawodników w takim przypadku. No. Słuchaj Kasper, są problemy z osobami, których chcą, żeby złożyć się na 2 złote. Także no, bez takich optymistycznych tych. No co nie? Myśli. No. Na szczęście w lasu takich problemów nie ma, to Bartek może potwierdzić, tak w sumie również. Tak, że my się akurat w miarę możliwości przywiązujemy, ale nie wiem, jak u was w Gnieźnie, we Wrocławiu, czy w Krośnie, czy też jest problem ze spłatnościami, czy nie. Dobrze, w takim układzie ten, troszkę mnie czasem zawodnicy Rybnika, to trzeba jakieś składki płacić? Nie, to trzeba tylko żel pod prysznic kupić, żelki dla Wojciecha Mandrysza i dodatkowo jeszcze kuwetę dla kotka. Tak, Zuzia, mówię o tobie. Tak jest. Pozdrawiamy. Zuzia i chyba też wasze czworonogi wszelkiej maści. Taki gość drugiego planu wraz z rybkami, które też witamy, Maksia i Grzesia dzisiaj jako rybki, można by rzec dzisiaj, imitują walkę na torze, która w Częstochowie była naprawdę całkiem przednia. Mecz, który cały czas się bił do końca i wił do końca, bo dość powiedzieć, że w pewnym momencie nawet Częstochowa wygrywała w trzecim wyścigu, później był cały czas remis, no i od 8 Wrocław spuchł. Wy się spodziewaliście tego, że jednak Częstochowa mimo wszystko, tak, jeszcze powtórzę to pytanie, bo inni się też wypowiedzą, tak mocno się postawi wrocławianom? Bo patrząc się na mecz w Tarnowie, to tak powoli, tak ciężko by było o tym myśleć. Ja osobiście tak, znaczy wiedziałem, że Częstochowa będzie walczyć do samego końca i będzie to pokazywała, ale patrząc na ich drugą linię, która no nie jest może zbyt bardzo dobra, ani dobra, bo mają, no widać to po punktach, myślałem, że Wrocław sobie poradzi, no ale tutaj niestety Juliusz Szymczak, dobry mecz oraz no Gracjan Piasty i Arkadiusz Kutka. No i niestety, albo niestety, no Wrocław przegrał ten mecz. Czyli Wrocław jednak nie będzie Gracjanie dominatorem. Kasprze, chyba też się nieco zasmuciłeś, że Wrocław nie będzie dominował. Słuchajcie, to jest ciekawa sytuacja, to jest taki jako wolny wniosek, że jeśli Śliony jutro wygrają z Tarnowem, bo jeszcze jest zaległy mecz Śląska-Świętokowice z Unią Tarnów, to się okaże, że w Ekstralidze po 2 kolejkach wszystkie ekipy mają 2 punkty. To jest piękne. Tak, to jest świetna sprawa, ale ja tak jeszcze o wczorajszym meczu uważam, że chyba wszystko, co mogło nie pójść, to nie poszło. No, Józef Maczyta sobie chyba pierwszą dwucyfrówkę od 0-0. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Mimo, że jechał w wielu meczach, przynajmniej na początku sezonu 0-1. No, u nas były po prostu takie głupie, minimalne błędy. Niestety też... No, jakie? No nie wiem, no. Przykład, no. Mój błąd taktyczny. I moja no, błąd. No tak, no. Fajnie byłoby kolejny razem konsultować zmiany z kapitanem, co nie? No, ale... No niestety, no. To był pierwszy mecz, który Xadros taktykował. Całe był. Ej, ale taktyczna wyszła. No taktyczna wyszła, no. Ale przez to, że zawodnik musiał iść, to i tak by była. Rezerwa była tragiczna. Ogólnie. Nie, no taktyczna git, ale no, ona była i tak była wymuszona. Mówię zwykła, Arkadiusz Kutka za Szymona, moim zdaniem. No niestety, nie, powiem tak, bo tak opowiem moją perspektywę, skoro no niby jestem tym kapitanem. Ja ogólnie w połowie meczu wyszedłem z Voice'a, bo Discord mi nie działał. Ten screen z memów to akurat z Discorda akurat był prawdziwy, dosłownie po prostu mi kanał nie działał. Mhm. No i do tego wolałem się uspokoić, żeby lepiej pojechać w dalszej części meczu. I przechodzi ten 14 bieg,
Jeszcze wtedy rozmawiałem, ten, po 13 tam rozmawiałem jeszcze z jednym zawodnikiem, Pascholtą. Patrzę na program i tu nagle rezerwa kłódki. I no tak trochę tego no nie rozumiem. No. Jakby wiadomo, że Alek jest dobrym zawodnikiem i nie mógłby to wykorzystać, no ale pierwszy bieg mu nie poszedł. A za to dla odmiany Łoboda pojechał, zrobił 2 plus 1 z czwartego pola, bieg wcześniej, gdzie no mimo wszystko no tak czy siak bardzo dobrze pojechał. Więc no tak naprawdę ciężko było gorsze miejsce na zmianę w tych ostatnich biegach. Zastanawiam się, kto jest lepszym menadżerem. Gracjan Rzepiasty w meczu Włókniarza ze Spartą, czy Rafał Dobrucki na finale drużynowego Pucharu? Janusz Ślączka, zero żużla z Grudziądza. Ja pamiętam, w ogóle, nie wiem, czy mogę mówić takie rzeczy, ale wiem, że Michał Czubkowski, nasz znany owner, którego pozdrawiamy, który pracuje w Ekstraliga TV, mówił kiedyś o tym, że generalnie oglądał chyba jakieś kulisy z Januszem Ślączką. I tam generalnie nie było chyba ani jednej takiej myśli taktycznej w stylu, wiecie, tu przełożenie jakieś do góry, jakaś zębatka, tylko jedziemy panowie, tutaj nie ma czasu, do końca walczymy. Jakby no kurczę, takie rzeczy to możemy my tutaj zebrani na studiu powiedzieć i mówić to samo, za mniejsze pieniądze. Także ten. Że my musimy płacić. Ale teraz no my musimy płacić, a nie nam. No. Zobaczymy, czas pokaże, jak to zwykliśmy mówić. Zwykliśmy mówić w Częstochowie. Aha, jeszcze informacja. Slajdy się skończyły, czy co? Nie, no powinno być okej, okay, Wojtku. Już sam. Dobra, bo nie tak, było, bo ale nie prosiłem, było. Prosiłem, żeby pętla była tutaj zrobiona, także. Czy w sensie pętla, w sensie prezentacji, a nie że czegoś innego, także. Rower! No to wczorajszym meczu to ciekawie było. Słuchajcie, gdybyśmy to godzinę wcześniej robili jak planowo, to być może takich błędów by nie było. Natomiast wracając jeszcze do meczu. Mówiliście trochę o Jurku Szymczaku, ale w sumie pytanie jest takie, bo gdy Gracjanie mówiłeś nam na czacie tydzień temu, że generalnie ty i Arek szliście trenować. I mówiąc szczerze, to tak zaśmieszkowałem wtedy, że wy byliście najgorszymi ogniwami wtedy w meczu z Rybnikiem. No i jeżeli słabsza osoba trenuje słabszą i nawzajem, no to z tego raczej nic wielkiego nie będzie. Jak się okazało, jestem prorokiem. To się świetnie zestarzało. Po pierwsze, nie byliśmy najsłabszym, bo słabszy był ode mnie Kasper Pitura tutaj w meczu z Rybnikiem. Nie, no ale on nie, nie byłem, zrobiłem 1,5, a ty zrobiłeś 1,25. Ale w meczu z Rybnikiem. A, że w tamtym, no dobra, w tamtym tak. No. Nie mieliście chyba razem 5 punktów, nie? No, bo ja po 5 mieliśmy. Tylko, że ja z 3 bonusami, no. Kasper z bonusami. No, ale on zrobił 3, a ty nie. Łatwo. No dobra, ale ja przywiozłem 2 razy 5-1. Dobra, nieistotne, do brzegu. Do brzegu. To tak, co do meczu w Częstochowie, no to ja się tłumaczyłem na wywiadzie, dlaczego pojechałem tak, a nie inaczej. A ta taśma była zupełnie potrzebna i co mam powiedzieć? To ja się mogę wytłumaczyć, bo to nie wiem, to by już raz wystarczy. Real. No ale w sumie to 0-1 po każdym przegranym, ja szedłem na Mixzone się tłumaczyć. Ja też mam doświadczenie. No, ale... Ale mieliśmy jeden przegrany. No, plus ten powtórzy. Pobógłem. No. Skuteczność 2-2. No teraz co? No. Teraz Xadros poszedł i zobaczymy, jak to się skończy. Początek kryzysu Sparty Wrocław. Nie no, nie. Ja uważam, że mam teraz swój... Mimo, że nie robię aż tak z punktów, to uważam, że teraz mam swój najgorszy, największy kryzys od... 0-0, można powiedzieć. Ja się czuję, jakbym się teraz uczył jeździć na nowo, tak naprawdę. Mhm. Bo nie wiem, czy popełniam te same błędy, co kiedy zaczynałem jeździć. No, przykładowo na tych zawodach, no na kryterium asów i ja z jakimś tam sparingu, który był wcześniej, bo to można uprzeć znowu jeszcze. No ogólnie ostatnio miałem słabe starty. I musiałem nawet wrócić do trenowania ich, czego nie robiłem już z pół roku, żeby wrócić do takiej normalnej dyspozycji, bo w sumie to wczoraj chyba każdy wygrałem w praktyce. Jedynie no, była kwestia puli, ewentualnie ścieżek. I to były powody, przez które nie byłem pierwszy po każdym łuku. Ale reakcji nie było fajnie. No i też, no, dosłownie, no, ja się czułem trochę jak w finale no, z Bydgoszczą. Przychodzę sobie na pole startowe, po lewej Malmo i nic się nie da zrobić, no. Ale w sumie też Kacprze
nie wiem, na ile mogę takie rzeczy wyjawiać, ale to przez wzgląd na to, co pisałeś na mediach, też to ma jakiś wpływ na mentalność. No nie, no powiem tak, no. Jak chodzi o moją prywatną sytuację, to nie jest za dobrze. Jakby to jest tylko taka jedna z rzeczy, a po prostu tak wolę nie mówić. Okay. Ale no, okay, jasne. Jakby prawa rzecz jest i tak odskocznią. To, że tutaj, no, przychodzę, tutaj przychodzę kręcić kółka i wygrywać biegi, to w sumie tego przełożenia nie ma. Szczególnie, że no, mimo wszystko do wyników i tak mogę największe znaczenie dyspozycja dnia, a aż tak źle nie ma, żebym nie potrafił robić lepszych wyników. Ale też tak jeszcze powiem, to jako odpowiedź na to, co ty powiedziałeś o tej o tym, że Wrocław nie dominuje, tak było zapowiedziane. Myślę, że to jest trochę złe porównanie, bo poziom w Ekstralidze się zwiększył na pewno w porównaniu do 0-1. Czy nie przypadkiem nawet tak, że z zawodników z cyklu Grand Prix z pierwszej ligi jest tylko Kwaszor? Chyba tak jest już. Powiem tak, jeśli liczyć Majewskiego z pierwszej kolejki, a no tak, to dobra, jeszcze Majewski, ale no, no, Majewski, już do niego też przyjdziemy, ale do Rowu Rybnik poszedł, także... No, w każdym razie, no, w obu cyklach w poprzednim sezonie, no, bardzo dobrze pokazywali się pierwszoligowcy. No ja, Kaczmarek, no w sumie to w Seku nawet tylko pierwszoligowcy byli w czołówce. A teraz jednak... Kutka był w sumie trzeci. No ale tylko Kutka. Nas, ale czwarty był Łamek wtedy, nie? No tak, czwarty Łamek, a potem kto? Bobel, który pół sezonu był w Toruniu. Tak. Deskorolka chyba. Kinel Świętochłowic. Kinel pierwsza liga, no i Deskorolka. No on się utrzymał? On się chyba nie utrzymał. Ale wiem, że był w pewnym momencie wysoko. No był, ale on się nie utrzymał. Utrzymał się nawet Sigtuna i Put ze względu na przejścia między Grand Prix a Seku. Mm-hmm, tak. No, ale no, też pokazują to wyniki, że mecze są bardziej wyrównane i po prostu no, teraz rzeczywiście w tym sezonie cała albo niemalże cała czołówka mecze to jest tej Ekstralidze. I właśnie trzeba na to inaczej spojrzeć. Czy ogólnie WTS jako całość jakoś mega źle pojechał wczoraj? Bo tak analizowałem swoje wyniki, analizowałem ogólnie mecz. Ja wiadomo, wpadki Xadrosa, no słabe punkty Szymczaka, i kurczę, znaczy nie, no, tego, myślę, no, tego nie zabierzemy. Myślę, że taki Kotłowicz jednak mógłby zrobić więcej niż 5 punktów. No tak, tylko myślę, że jest to trochę za bardzo źle odbierane może. Chodzi o to, że wiesz, to był mimo wszystko jeden z trzech tak na papierze jeden z trzech najtrudniejszych meczów w sezonie. No bo jednak no, trzeba tak na papierze najtrudniejszy będzie wyjazd do Częstochowy, do Manchesteru i do Rybnika. Mhm. Nadal no, to są takie punkty, że i tak możemy na spokojnie zrobić lepszy wynik u siebie i wygrać dwumecz. Więc jakby w kwestii, nawet powiem, że w kwestii playoffów, na przykład to był finał, to ja bym się nawet jakoś bardzo nie martwił takim wynikiem. Bo zawsze można to odrobić, nie? No tak. Więc jakby no, od czegoś są te postawy drużyny w czołówce, żeby nie robić na nich załóżmy 60-30 na ich torze. Mhm. Masz rację. Bo tak też. Ktoś musi przegrać, żeby druga drużyna mogła wygrać, tak? No, nie do końca o to mi chodzi, no, ale wiadomo, że to też jest prawda. Ale. Same hot take'i mówiłem dzisiaj. No ale plujesz faktami. Ale. No po prostu, no, liga jest bardziej wyrównana. Teraz najlepsze drużyny nie będą robiły właśnie takich 60-30 na każdego w każdym meczu. Tylko no, zdarzy się nam ta wpadka. Może w najgorszym wypadku też będzie na te pozostałe drużyny. Ale to nie zmienia faktu, że nadal możemy być najlepszą drużyną w lidze. No, wiadomo tutaj. Każdy może, że tak powiem, każdy jeszcze wygrać może. Każdy szczęście to pomoże, bo tak jak mówiliśmy, po tych dwóch kolejkach tabela się tak wypłaszczyła, że nawet Świony zaraz mogą odskoczyć i wygrać wszystko. Więc tutaj niczego nie możemy prorokować. Albo na przykład Tarnów może być liderem po dwóch kolejkach. Wszystko się okaże jeszcze. Jutro, ale tak jeszcze patrząc na same transfery, no Szymczak, okej, no ten mecz mu nie wyszedł, ale w meczu z Rybnikiem był świetny. Mówiłeś już, Gracjan, na Migzonie, dlaczego chodziło chyba o mecz Legii, dlatego że się spieszył i trochę pewnie nieskoncentrowany był jeszcze, z tego co kojarzę. No ale Oskar Dabczyk, no powiem tak, pamiętam jego mecz w Częstochowie w pierwszym sezonie, sezonie 0-1 w sensie, no tam poza Dabczykiem i chyba Deskorolką, z tego co kojarzę, to Gniezno strasznie ciągnęło, ale Dabczyk tam też coś pokazywał, także no to jest rzeczywiście transfer, który się póki co broni. Nie no, gdyby nie bieg nominowany, to zarówno Pemus, jak i Dabcio mieliby no, dobre mecze.
No tak, no, dobre. Oboje wywieźli powyżej 10 punktów. No, a no tak, ale ja, no tak ja to nie było, żeby się do niczego przyczepiać, tak myślę. Szczególnie no też, tak, że nie, ja myślę, że akurat Holta bardzo dobrze pojechał, bo jechał z najgorszych pól i tak zrobił najlepsze wyniki. Mhm. To już bardziej tutaj problem do pana po lewej, że z legendarnej siódemki zrobił wspaniałe punkty. No ale dobra, no nie pojechałem wiele lepiej, więc to też inna sprawa. No z drugiej strony, gdyby nie ta wpadka w twoim czwartym wyścigu, to może ty byś był na miejscu Napcieka albo Holty. No może tak, chociaż też tak analizowałem te moje biegi, myślałem o tym i tak to bardzo dziwne w sumie błędy były. Bo w pierwszym biegu powodem, co poszło nie tak, to była miskomunikacja, bo dostałem informację na Wojsie, że zawodnik, z którym jechałem w parze, się ode mnie odbija. Widziałem, że się słupek ode mnie odbija. Ja byłem przekonany, że to jest on. Po czym wjeżdżam na łuk, a okazuje się, że to jest przeciwnik. Więc trochę się zaskoczyłem i potem popełniłem błąd na wjeżdżając w kredę, czym zahaczając. A w drugim biegu, no to no jechałem zbyt bezpiecznie, bo tam jechałem chyba z trzy kółka na łódce od Holty. Na łódce. Woli mnie, że to mówi, ale przyzwyczajenie. Ten człowiek stworzył motory. Swoje własne widzimisię wprowadził na MLZ. I co? I on teraz będzie mówił po naszemu. On tutaj wszedł między Werony Kraczy jak i ony. Proszę państwa, to jest jedna wielka obuda. Kacper Pitura jest z nami. Łódka to właśnie kompensaty. Mój motocykl razem z reklamą został przemycony na środek studia. Tak. Ale dobra. Na szczęście równo się zero. Tak naprawdę to już on tam był. Ja go zostałem i nie wiem, co z nim musiałem zrobić. Ale bardzo mi się cieszę, że tutaj się znajduje. No ale jeszcze. Ostatnio chyba był motocykl Landshut, także stwierdziliśmy, że dobra, niech będzie tutaj. Na twoim miejscu chyba nawet siedział Bonner, więc z tego co kojarzę, to. Nie, to był Johnson, a na miejscu Graciana był Bonner, dobra, ale no, w tym sektorze, nie? Więc stwierdziliśmy, że dobra, damy wam, bo zawsze tak patrzyliśmy na lewo, bo tutaj zawsze byli ci gadatliwi bardziej, tutaj wiesz, zmieniasz tę taktykę. Nie no, sektory w studiu Uniwersum LG, to mal kiedy robią jakieś sektorówki. Tutaj, na kolejny, jeśli zaprosimy drugi raz, to ogarnę jeszcze Edka z bębnami. A i tak. Mi 5 sekund. Słuchaj, tydzień temu był Bartek z tym, z banerami TZ-u, także wiesz. Póki no, co żaden expected problem. Sektory było 1-0 dla tej strony, powiedziałbym, że prawej od Świdra, więc wiesz. A tutaj widzę, że już się zapatrzyłeś w to. Tak, ale jeszcze jedna rzecz, w sumie przejdźmy już, chyba że jeszcze coś do Wrocławia chcecie powiedzieć. No co, to już była ostatnia porażka, teraz wygrywamy wszystko do końca, co nie? No macie mecz ze Świnami jeszcze u siebie, także zobaczymy, jak będzie, czy będzie powtórka z pierwszej ligi. Gracen mówił, że się Świny osłabiły, zobaczymy to w wtorek w meczu startowym. A to na wyjeździe był problem, u nas był dobry wynik. No ale mówię bardziej o tym meczu u siebie, czy się powtórzy ta historia. Ale pamiętamy też meczu Świny z Tarnowem. Pamiętny mecz w sezonie 0-1, ten pierwszy, zakończony remisem i ty tyle z Tarnowa. Zresztą chyba pasek jeden był o tym dedykowany. Panowie, co wy tam robicie? Sektorówka. Sektorówka. Dobrze, dobrze, niech będzie w takim układzie. Jeżeli, nie wiem, czy Marian, widać to na twoich ujęciach, ale mam nadzieję, że widać. To teraz, jeżeli już koniec o Wrocławiu, chyba że panowie z tej strony, sektorowi, chcą coś dodać. O Wrocławiu. Nie wiem, za dużo gołębi na rynku, cokolwiek. O, ja chciałbym jeszcze dodać, że szykujemy nowe bębny w nowym stylu. Co prawda raczej jeszcze nie zdążę ich zrobić na kolejny mecz, bo są trochę. Ale to jako tak surpaki kolejne? Nie, bębny w sensie dźwiękowa oprawa na stadionie. Bo szykuję coś w stylu, jak są organy na meczach NBA. To właśnie tego typu taka. Coś w stylu takich muzyczek do puszczania, jak na przykład, nie wiem, zawodnicy podjeżdżają na bieg, co nie? To właśnie zamysł chcę przygotować takie, no dla każdego zawodnika warianty. No na razie mamy w sumie gotowy chyba jeden, czy tam dwa, więc dopiero zaczynam pracę, ale no już chyba, nie wiem, szósty wariant bębnów będzie. Kończąc temat Wrocławia, czatowi musimy, no. Ja chcę coś jeszcze dodać. Wiem, śmiało. Zabrakło. Ciebie. Zabrakło po prostu mnie. Ale widzicie, tutaj to WTS tak nie bez przyczyny, nie? Tęsknisz jeszcze chyba za Spartą. No
zawsze będę tęsknił. No to po co mówiłeś, że szukasz klubu? Ale po prostu my wspólnie, myślę, podjęliśmy taką... Znaczy, to była trochę moja decyzja, ale... To po prostu tak dla obu ekip jest lepiej. Ja zawsze kibicuję, tak jak między innymi wczoraj siedziałem z nimi na Wojsie. Kibicowałem, pomagałem, wspierałem. Zawsze to będę robił i mam nadzieję, że jeszcze wrócę do tego klubu. Mhm. O, to ja mam jeszcze taki temat do debaty, taki minutowej na ten temat. Ale zanim to jeszcze cię muszę zaktualizować, to zanim debata, bo muszę na chwilę, na chwilę wyjść z pewnych względów, to dosłownie na minutkę, dwie. Mam się spytać Pitury, użytkownik Miłniek na czacie się pyta, spytaj się Pitury drogiego, kiedy aktualizacja motorów? I potem może debata. No, miała być tak w sumie dzisiaj. I bardzo możliwe, że dzisiaj będzie. Bo planowo miały być w niedzielę i środy, ale poprzednia środowa była chyba w piątek, więc też nie było za bardzo co wrzucać, ale już tam widziałem motor klubowy. No to dzisiaj raczej w nocy wyślę już. Jak kupi Kurbiszowi nową wersję. A właśnie moje pytanie, o które chciałem zacząć, to jaka jest wasza opinia na temat, na temat tradycji do transferowych speedrunów rodziny Untonów? Czyli Bartek, który odszedł z Poznania po kilku godzinach i Aleksander, który nie wytrzymał godzinę. To on ma dwóch braci? Co? Ja mówię, mówię, że Bartek i Aleksander. A, nie wiem. No bo Bartek w Poznaniu, Aleksander w Gnieźnie. Obaj po jeden godzinę, drugi kilka wytrzymali. Nie wiem. Widzisz, no tradycja. Nie wiem, jak na razie Olek... Olek w lunchu już trochę wytrzymał. Nie, fajnie. Fajne, w sensie ciekawe życie prowadzą, więc no, fajne. Ale jedno trzeba nam przyznać, chociaż odeszliśmy w okienku, a nie tak jak robią to. No. Właśnie tak. Ja szanuję, że zostajesz w Krośnie przynajmniej. Że jak już masz ten swój klub, niego prowadzić, aż nim zostajesz, co nie? No. Najprawdopodobniej właśnie do końca sezonu zostanę tutaj. Ktoś wyszedł. Ksadros umarł. Rzepiaka nam wyrzuciło, co się stanęło się. Rzepik chyba zmienia maszynę, z tego co kojarzę, mówił tak przed meczem, przed tym studiem. Rzepik, pal maszynuj na prawo. Na prawo. Rzepika nie ma do Pozdrawiamy wszystkich widzów z Kurczybyka. Tak jest. Jestem z powrotem i od razu pytam się was odnośnie tego, co czat tam żarliwie podpowiadał, konkretnie Parow. Pytanie miał do Gracjana akurat. To może wy się tutaj wysilicie teoriami. Skąd tak nagłe nękanie postaci Bastiana Lamona? Czy ta postać aż tak go przeraziła na torze? Zadajesz pytanie w idealnym momencie, kiedy Gracjana z nami nie ma. Tak, dlatego też chcę, żebyście wy na to odpowiedzieli. Nie możemy, osobiście jako administrator nie możemy o tym rozmawiać. Co? Nie ma zgody na nękanie, jak rozumiem. Tak, w sorki chwilę, że musiałem wyjść, ale przez wzgląd na to, że musiałem tutaj kolegę Sidra trochę poustawiać, to stety lub nie, ale nie miałem czasu, żeby, że tak powiem, jedną rzecz załatwić. Tak jest, wróciłem na szczęście. Może powiedzieć, że po wczorajszej dyskusji na meczu z Gwardią, Wojtku, mała rada, kochani, myjcie ręce po siusianiu tak zwanym. Po kupce też myjcie. Myjcie zęby. Bo niestety... Tak, właśnie, myjcie zęby. I włosy. Wszystko, dosłownie myjcie. Ale to jeszcze za chwilę o włosach, chociaż widzę po skinie Wojtka, że nie ma co myć. Natomiast za chwilę może inaczej. Przy Gwardii przejdziemy do afery zębowej, bo też mam pewien apel co do zębów. Chyba nawet jeden pasek jest poświęcony tym zębowym problemem. Kasprze, jeszcze jedno pytanie, bo się nam czat domaga. Kiedy będzie, bo tutaj nie wiem, czy Maria może pokazać, ale tam gdzieś kątem oka możemy wychwycić taką tablicę. Za chwilę do niej przejdziemy po tym meczu, chyba że później tę tablicę chcę zrobić. No tam ja, bo ja jestem cały czas gotowy. Może będzie jakiś taki przestój czy coś. To może między Ekstraligą a pierwszą ligą, dobra? To może tak może być, bo ja też nie ukrywam, że z pierwszej ligi jakoś za bardzo nie przygotowałem się. No to rozumiem, tam coś powiem. Doskonale. To jeszcze zanim pytanie, zanim to wszystko... No, o, jest Gracjan, to nie wiem, czy słyszymy już, Gracjanie. Kto on tam? Tak lata. Jesteś, Gracjan, tylko żebyś mi się odezwał, bo nie słyszę cię. Für Deutschland.
Danke für alles. Gracjanie, jeżeli już jesteś, to jakbyś się wytłumaczył z tego, co Paroch na czacie napisał, powtórzę. Raz. Jeszcze. Skąd nagłe nękanie postaci Bastiana Lamona, czy ta postać aż tak go przeraziła na torze? Zlepa nie ma chyba. Milczenie oznacza zgodę. Milczenie znaczy zgodę, tak. Nie, jako moderator nie powinien tego mówić, ale no. Ej, rybki, do akwarium wracać. Sorki, że tyłem do publiczności, ale muszę tej rybki ochrzanić. Jeszcze raz? Czuję się trochę trendseterem jako pierwsza rybka. Yes, słyszę. Yes, tak, nareszcie, yes, super. Jeszcze raz pytanie parowa do trzech razy sztuka. Pytanie do Gracjana. Skąd nagłe nękanie postaci Bastiana Lamona? Czy ta postać aż tak go przeraziła na torze? Nie nękałem go. Po prostu wziąłem go na półce po meczu. On dobrze wie czemu i administracja też wie. Nie chcemy procesów chyba, rozumiem. Nie chcemy mówić o tym na razie. W sumie to jest ciekawe, bo jesteś w takim wiądrze, takim, że tu jest administrator, tu jest moderator, tu jest test moderator. I tu jest jeszcze APW, także jakby jesteśmy trochę w tym danger zone tak zwanym. No co, tak, raz zostałem nazwany przez Parca technikiem do spraw tekstur paka, więc ja może być mam jakąś posadę. No ale no nie mam, oficjalnie jestem nikim, no. Jezu, Pitu. Jak nikim? Jesteś mistrzem świata. Nikim Pedersenem, no. Dlatego też jestem podnorem, to nie? Mówił teraz ten, Pitura o dyskomunikacji. No Pedersen też nie miał dobrej komunikacji z zespołami w realnym świecie, także wiecie. Być może z kim też miał tego dobrą komunikację? Jeszcze raz? Z kim Niki Pedersen miał dobrą komunikację? Kiedyś chyba ze Skórnickim w 2014. Na początku, później się to już zerwało. No to właśnie o tym mówię. Ale miał w pewnym momencie. No, być może też ze sobą miał komunikację dobrą. Ale dobra, bo wiem, że Bastian Lamont się zawsze, że tak powiem, nie że odgrażał, ale zawsze miał, narzekał, że nie mówimy nic o Częstochowie. To teraz wreszcie coś powiemy, bo należy nam się i tutaj będę wreszcie tym mędrcem, bo pamiętam, że w jednym z uniwersum mówiłem, że bardzo niedocenianym zawodnikiem jest Bartek Sokołowski. Jak się okazuje, nareszcie swoje docenienie dostał. Komplet płatny. Rozjeżdża jak może. No wreszcie jest takim, powiedziałbym, że filarem zespołu, który broni tytułu mistrza Polski. No kto go nie doceniał, ten go nie doceniał. No tak, ja tak to zależy. No ja tak. Na przykład... No ja na przykład jak brałem udział w tym głosowaniu na overall do MLZ i tak dalej, bo nie pamiętam, jak się to nazywało, to dałem go na trzecią najwyższą notę. W sumie to przed nim dałem tylko siebie, Kaczmarka i chyba tyle. Muzeum. Nie, nad Kaczmarka dałem chyba... Nie, chyba dałem... Jak trzeci, to dałem go na top 2. Nie, dałem go na top 2 nawet. Tylko za mną. A! No. Jeśli dobrze pamiętam, tak zagłosowałem. Cóż za ego topka z Rapitury! Ale gadasz ego top. Ja byłem jedyny, który nie dał sobie max noty. A wszyscy mi dali max notę, więc wiesz. No. A, o! No właśnie. Nie, jeszcze Kaczmarek ci nie dał. Tak, nie dał? Nie, on ci dał 9,4. Ale chyba też nie dał nikomu 9,5. No nie. Albo sobie. No w każdym razie. No, nie no, ja myślę, że Sokołowski jest bardzo dobrym zawodnikiem. Dostał się do Grand Prix, prawda? Tak. No to, no oczywiście zasłużenie, tak. I myślę, że ma spore szanse na osiągnięcie jakiegoś dobrego wyniku. No teraz w Grand Prix jest tylu dobrych zawodników, że samo utrzymanie się będzie już w pewnym sensie osiągnięciem. To prawda, teraz tak jeszcze na temat Grand Prix, myślę, że no tak jak w sezonie 0-0 mieliśmy, szczególnie to widać było w połowie tego sezonu, że na przykład w Grand Prix z całym szacunkiem jeździł taki Michał Herok, a no Antonio Bettlich, który po prostu przyszedł w trakcie sezonu, mimo iż na każdą rundę, na którą Bettlich przyszedł i w niej jechał, stanął na podium, no to właśnie tak w sumie trochę śmiesznie wyszło. I w 0-1 też mieliśmy takich, tak to nazwijmy, placków. Nie pamiętam, kogo dokładnie, chcę też tutaj nikogo urazić, więc może nie będę wymieniał. Ale myślę, że ten sezon 0-2, to będzie w tym sezonie 0-2, to będziemy mieli takie pierwsze Grand Prix z takimi naprawdę full gwiazdami. No tak. I w sumie, skoro jesteśmy przy temacie Grand Prix, bo nie wiem, czy będziemy tam rozmawiać, to zaraz. Jeszcze jedna rzecz. Generalnie mało o Częstochowie mówiliśmy, ale dobra.
No, no 0-0-1. No to skoro Dobek się utrzymał, to nie może być za wysoki poziom. Musiałem zrobić takie wiąka z tobą. Znaczy wiesz, no akurat jeśli chodzi o Kowalika już tak totalnie ten, to wydaje mi się, że Kowalik po prostu ma póki co lekki zjazd takiej swojej formy, ale myślę, że powoli, no ma jakieś predyspozycje do tego, żeby jakkolwiek się ten utrzymać. Nie no, ja czekam na kolejną legendarną rybnicką siódemkę. A propos siódemek, mówiliśmy świetnie o Jusku Maczecie, mówiliśmy też dużo o Sokołowskim, ale myślę, że jednak chyba mimo wszystko o czym świadczy fakt, oczywiście nie chcę umówić Kuby Strzałkowi niczemu, bo no jest w tym zespole fajnie, że powrócił popularny Genio Franz. Bastien Lamon, no to okej, jest to dwa z bonusem też istotne, no okej, niech będzie. Barczak, no właśnie, no Barczak 3 punkty na swoim własnym torze, a już jesteś człowieku drugi sezon, tak? No to trochę wstyd, że nie umiesz kątów łapać na swoim własnym torze. I to jest chyba też idealne, powiedziałbym, że taki przedsmak tego, że jednak ta kołderka w Częstochowie jednak też jest krótka. 9 zawodników to jest naprawdę mało na 8-ligową. U nas jest tak samo. Czy 8-zespołową. My też mamy takich 8 zawodników na razie. No tak, no dopóki nie wrócą za. Ale mówię bardziej o tych rostersach, tak, że no mieliśmy teraz 9, tak, no teraz dopiero wrócił Włodek Lewis, także będzie 10, tak, z tego co kojarzę. My nie mamy niczych tak naprawdę, bo nie liczę dwóch innych zawodników. Kasper Waliś ma zawieszenie jeszcze na jedną kolejkę, a Łukasz i Michał nie liczy ich do składu totalnie. No oni chyba nie byli nawet na serwerze prawie nigdy. Byli raz. No dobra, no powiedziałem prawie. To kto go ściągnął? No ale w sumie to... Kto nie pojechał z składu Częstochowy poza Frankowskim? Bo mówili, że 2 zawodników od nich ma zawieszenie. Frankowski, no i jeszcze Wtorkowski Igor. On ma o co są na zawieszenie? Czerwoną kartkę. Do jechał w złym biegu na tor w meczu z Tobą. Dobra. Nie, to jeszcze jest większa absurdalna sytuacja. Tego co pamiętam, może to... będziemy, jak będziemy omawiali ten mecz może, a nie, nie będziemy już go omawiali. Nie, znaczy, nie no, do zaległych meczów nie mówimy, także możemy do tego zahaczyć. Tego co pamiętam... Tylko chwilę, mała prośba do Mariana, sprawdź jak masz Bartka ustawionego, bo podobno czat się mówi, że Bartek za cicho jest. No. Ale nie krzyć, Marian, spokojnie, dobra. Dobra, możesz mówić Bartek. Z tego co pamiętam i było pisane w tikecie, Kuba Wtorkowski wyjechał, żeby Igor. Dać. Przepraszam, Igor. Wyjechał, żeby dać kask jakiemuś zawodnikowi. Czy coś takiego było? Nie, to naprawdę. Nie, nie gadaj, że w taki sposób. W sensie ja ten mecz komentowałem gdzieś tak mniej więcej od tamtego momentu, bo przyszedłem właśnie naszego realizatora wspomóc, Mariana, w tamtym meczu. Ja szczerze się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem to na czacie, bo ja tej sytuacji, ta sytuacja mi umknęła. Tam później były odwoływania, że niby Igor nie wyjechał, tylko wyszedł, ale później podobno były jeszcze jakieś nagrania, nawet to na streamie chyba było widać, nie wiem, jakoś tak to wyszło. W sumie, skoro jesteśmy przy tym meczu, to jeszcze jedna ciekawa kwestia tam powstała. Czemu wzdychasz? Bo już godzinę o tym meczu gadamy. No i trudno. Nie, teraz gadamy o meczu Tarnów. Teraz gadamy o meczu Tarnów Częstochowa. Dobra. No właśnie. No potem proszę, będzie jeszcze godzina o meczu Gniezna i możemy się rozejść. Dokładnie. Nie no, weź. Jeszcze Krosno przecież. Aha. Jeszcze tam sterzam. Tak. I tam była sytuacja. Jeszcze Lansku, a nie czekaj. No właśnie, ale dobra, to szybko przelatując. Była tam taka sytuacja, że przez cały mecz, ja tego osobiście nie zauważyłem, ale przez cały mecz za szczytowym punktem drugiego łuku pod bandami były comment bloki, które tam być nie powinny. I wysłałem to Bartkowi Kamińskiemu, tak, to ja Bartkowi Kamińskiemu wysłałem. Co z tym Bartek zrobił w końcu, nie pamiętam. Nie, bo ja. A no wspólnie to oglądaliśmy, tak, bo wtedy na Max 2 wtedy. Na Max 2 wtedy i wspólnie to Bartkowi wysyłaliśmy. Także no co z tym Bartek zrobi już nie wiem. I też nie wiem, jaki będzie tego werdykt ostateczny. Według mnie, tak moim osobistą opinią, za coś takiego, za teoretycznie nieregularne przedłużenie toru, i to jeszcze w taki sposób, mógłby być walkover.
gospodarze mają szczęście, że w tamtym meczu, mimo iż było tam parę takich sytuacji, gdzie było blisko, to nikt na tym miejscu nie wypadł. W tym meczu tego? Mhm. Ja osobiście nie będzie Walkovera. A jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno będzie weryfikacja wyniku meczu. Tylko nie wiem, dlaczego jeszcze nikt tego nie sprawdził, ale dobra. Będzie weryfikacja wyniku, ponieważ nie wiem, w którym biegu, ale w pierwszym biegu Macieja Lebiedewsa pojechał z złym kewlarza i będzie wykluczony z tego biegu. Więc... Nie wiem, jak to wpłynie na wynik meczu, ale będzie weryfikacja. To znaczy, z tego co wiem, bo Maciej Kebab później pomówił, że jako sędzia trochę się przyznał do błędu, że nie zobaczył tego, ale generalnie chyba to i tak nie zmieni w sensie dwóch punktów meczowych, że dalej Tarnów wygra ten mecz, nie? No, on, w sensie nie no, ten, wiem, ten bieg był wygrany 5-1 przez Tarnów, na pewno. O, no to ale będzie po prostu tak, wykluczony zawodnik i będzie... Nie będzie 3-3. Sprawdzę, jaki będzie wynik. 4-6-3-4-3 z tego co kojarzę, bo tam było chyba 48-40, nie? Tak, tyle będzie. Tak. Postaram się, żeby to jutro było ogłoszone, ale czego nie obecnie. Dobra, słuchajcie, teraz tak, chyba ten mecz skończyliśmy, z tego co kojarzę, także tak. Najpierw zróbmy ciekawostki o Monce Basi, teraz Kasper coś przygotuje, a potem, tylko nie tierlistę, coś innego, jak masz. Nie mam innego. Dobra, no to... Mogę go powiedzieć lore, dlaczego mam Monkę Basi tu się na Discordzie. O, dobra, super. Z Wrocławska. No ale to jest Monka Basia. No to tak, historia jest taka, że tak z półtora roku temu, może powiedzieć, się założyłem z pewną osobą, bo inaczej, ja może powiedzieć, że jestem kojarzony z naleśnikami, no były na przykład naleśniki na moje najlepsze starty. Jak kiedyś streamowałem, to... W piątku nie ty jeden. Nawet dzisiaj to robiłem naleśniki i też w Monkey Basi, ale niestety nie wrocławskiej, bo nie miałem w domu. Ale no jestem, może być, kojarzony z tymi naleśnikami i się, może być, założyłem z pewną osobą, że ta osoba zrobi naleśniki i dopóki ich nie zrobi, to ja i ta osoba będziemy mieć w statusie na Discordzie tą Monkę. No, minęło półtora roku. Ale nie, generalnie ta osoba zrobiła te naleśniki kiedyś, tylko już tak, jako tak z przyzwyczajenia. Ale z Monki Basi. I u mnie, i u tej osoby nadal jest Monka Basi w tatusie, tak. Okej, okay, no super. Bo to jest to najlepsza, co oczywiście opowiem w tier liście. Okej. Okay. Dobrze, to Wojtku, słyszę, że masz jakieś ogłoszenie parafialne, także słuchamy ciebie. Tak jest, bo tutaj ogłosiliśmy. Pierwsze ogłoszenie, i to myślę, że warto ogłosić. Na serwer wszedł Paweł Mroks. To jest warto notowania. Łamiąca wiadomość, proszę państwa. A nie, zaraz, będę sprawdzany, tak? Co? A, będę sprawdzany znowu, tak? A, to, tak, już cię nadminową przyrzucam. Czekaj. Nie zobaczę sobie w screen i znowu ten kota przyjdzie, jeśli się zabawę. No i co, Kasper? Mówiłem ci, Kasper, żebyś tych skryptów nie popierał. Tak. Będziemy ci robili następne spotkanie, po prostu przyjdę do ciebie i przeszukanie domu będzie robione w poszukiwaniu pendrive'ów. Tak, to zakryjcie mi taśmą kryjącą wszystkie USB w komputerze. Będzie rekwirujemy ten komputer i będzie do wygrania na lanie MLZ-a. Tak. Nie no, będzie taki challenge, co nie? Będę musiał wygrać zawody albo nie odzyskam go. Tak. Dobre. Pomyślę o tym. Ale już tak całkiem serio. Ogłoszenie jest takie, iż mieliśmy ogłaszać od finału Grand Prix Challenge codziennie jedną rundę cyklu Grand Prix. Będzie tych rund, żeby teraz się nie pomylić, tych rund będzie 12. Pierwszą rundę na Grand Prix Challenge już ogłosiliśmy i będzie to, uwaga, Grand Prix Nowej Zelandii w Auckland. A więc tor, do którego ja i Kuba Górbisz mamy ogromny sentyment i bardzo byśmy chcieli, żeby do realnego żużla do Grand Prix powróciło Auckland. A druga runda cyklu Grand Prix Minecraftowej Ligi Żużlowej, bo teraz co jedno spotkanie będziemy ogłaszali kolejną rundę, a w to rundy piątej. Druga runda cyklu Speedway Grand Prix MLZ odbędzie się bez zaskoczeń w Warszawie. Na Stadionie Narodowym.
O proszę, tego się nikt nie spodziewał. Dobra robota, panie PGE. Dobrze, godzina o jednym meczu i jeszcze zahaczając o zaległy, to zdecydowanie za dużo, także przejdźmy chwilę do meczu następnego. PSZ Poznań kontra Start Gniezno. Nie ma co ukrywać, że PSZ Poznań znowu takim bohaterem drugiego planu się stał, bo mało kto ten mecz widział, a szkoda, bo był naprawdę ciekawy, zwłaszcza fakt tego, jak Poznanie się jeździło, bo komentując ten mecz, a raczej w połowie komentując, bo przeszedłem tam po biegu czwartym, gdzie Maciek chyba zrobił Z2 tak zwane, ale o tym za chwilę. Także już możemy, panie Marianie, przejść do grafiki Pozgni, jeżeli już ją masz na podrędziu. Tak jest, to mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że na torze w Poznaniu można tak szeroko jeździć. A co pokazał Jakub Pretunze, który pojechał 14 punktów, ale każdorazowo, jak jechał, to jechał po szerokiej, takie, że jak Salfudem by tak pojechał, to by się nie zrównał z tym Pretunzem. I to dało sukces. Najwięcej punktów Jakuba Pretunzego. No ja się bardzo cieszę z tego, że wracę do formy, bo w sumie to z osób, gdyby tak sumować, z kim jeździłem w WTS-ie, w Gnieźnie, to myślę, że ma chyba najlepszy przelicznik punktów na czas, w jaki trenuje, bo w sumie to nie trenuje. Więc cieszę się, że już pojechał znacznie lepiej niż w pierwszym meczu. I no jednak to, że jechał zewnętrznie, to jest bardziej taka kwestia jego stylu. No oczywiście tak samo jeździł na Wrocławiu w jego pięknym ataku na Mikołaja Kaczmarka. I no tak mówiąc jeszcze o sytuacji Gniezna, czy oczywiście mojego klubu, o ile można tak to nazwać, no w sumie można, to w sumie to tylko ja tutaj pozytywnie zaskoczył, reszta negatywnie trochę, ale wiemy nad czym pracować. No też ten wynik nie był taki zły, bo jednak jak chodzi o poziom przeciwników w sensie Poznania, to tutaj bardziej celujemy w dobry wynik w dwumeczu, bo jednak no wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. I myślę, że gdyby nie to, że Jakub Nenko drugi tydzień z rzędu w ogóle nie ma internetu, to dałoby się zrobić więcej punktów. Właśnie, w sumie pytanie też jest takie, bo na czacie mi Łukasz Kaczmarek chyba się tłumaczy, że nie umiał się do toru przyzwyczaić, bo musimy też przyznać, że mecz Gniezna ze Świnami to generalnie miał dwóch ojców, czyli Petrosa Miłagłowskiego oraz Łukasza Kaczmarka. I obaj panowie dziwnym trafem, jak z Gniezna musieli wyjechać do Poznania, to jakby trochę przygaśli. I pytanie w sumie moje jest takie, czy długo tobie, Kasprze, i może też i wy się wypowiecie, jak myślicie, czy długo, Kasprze, musiałeś tłumaczyć zawodnikom, że Poznań nie leży w Gnieźnie? No, powiem tak. Tworzenie programów dla tego klubu to jest trochę koszmar, bo każdy pojechał dosłownie na odwrót jak w pierwszym meczu. No chyba tylko, nie wiem, Grisza i Kinel robią w miarę podobne punkty, chociaż obaj i tak pojechali lepiej u siebie. No, ciężko jest tutaj cokolwiek przygotowywać, bo jednak zawodnicy mają bardzo różne style, które no ciężko jest spasować. No i też Poznań jest specyficznym torem, bo jest taki, no pora są bardziej wyrównane niż na takim przeciętnym torze melżetowym. Przynajmniej tak wychodziło z moich przygotowań i patrząc po punktach w programie, to też tak było. No bo jednak różnica punktowa między najlepszym a najgorszym polem to było 7. A w wygranych, no to poza czwartym polem też były wyrównane. To tak dla, tak gdyby tak porównać, to w sezonie 0-1 w Grand Prix, to taka dystrybucja pól to była na najlepszym torze tylko. Bo, ale no i tak wiadomo, że... Zwłaszcza pole D, które chyba ani razu nie wygrało z tego, co widzę. No tak, tak. Tak jest. No ale to wiadomo, jakiś musi być gorszy zawsze. Bo jakby wszystkie były równe, no to nie byłoby jakiejkolwiek tam korzyści dla gospodarzy. Mhm. Ale no drużyna wie na czym pracować. Myślę, że każdy zdecydowanie wie, jakie błędy popełnił. I w ogóle mam nadzieję, że się zestarzeje źle, ale liczę na to, że Gniezno u siebie przegra tylko z WTS-em w tym sezonie. Bo jak to wiedziałem, bo jak tworząc tor, jak już dowiedziałem się, że zawodnicy są skłonni powrócić do tego słynnego małego toru w Gnieźnie, to stwierdziłem, że pobije poprzednie dwa tory gnieźnieńskie i zrobi jeszcze bardziej znienawidzony przez gości. I myślę, że mój efekt zostanie spełniony. Na razie jechał Świętochłowice,
i wrażenia były zgodne z moim celem. Okej. Okay. No, zwłaszcza ten rekord toru Petrosa poniżej 40 sekund, bo to jest jeden na Mordecie, gdzie jest taki rekord bardzo krótki. No na tym pierwszym gnieźnie, na gnieźnie 0-0 rekord był około 36, na gnieźnie z początków 0-1 było około 37 już, albo właśnie w drugą stronę. No w każdym razie zmieniły się trochę, więc jednak to jest wolniejsze, albo w sumie wielkościowo podobne, ale trochę wolniejsze gniezdo od pozostałych, tych małych, ale osobiście myślę, że najtrudniejsze, bo problemami bo tak, problemem gniezda 0-0 było to, że ten tor był po prostu za łatwy. Tam przychodzili goście niektórzy, to akurat był problem też właśnie w tym finale z Polonią, że przychodzili goście, doświadczeni zawodnicy z innych klubów i oni jechali losowe ścieżki i tak potrafili się wprowadzić. Tam swoją znajomość ścieżek miała zerowe znaczenie na tym torze. A tor 0-1 był też problemem, bo nikt poza Griszą ze składu 0-1 nie został na kolejny sezon w Gnieźnie. Więc no szkoda byłoby mieć tor, który już znają zawodnicy w dosłownie każdym, prawie każdym klubie ligi. Więc musieliśmy go zmienić. Dlatego... Wojtek, mam jakieś pytanie do ciebie. Tak, mam pytanie do ciebie, Kacprze. Po pierwsze, czy wiesz, jak się mierzy długość toru żużlowego i na MLŻ-cie, i w rzeczywistości? Nie wiem, ale miał tak strzelać, to po prostu długość kredy? Nie, metr od kredy się mierzy. Okay. W rzeczywistości tak samo kratkę od kredy mierzymy na MLŻ-cie. I mam do ciebie zagadkę, jaką długość w takim razie ma tor w Gnieźnie? I aktualny. dla porównania, okay. Jaką długość ma tor we Wrocławiu? Okej. Okay. Gdybym tak, jak robiłem ostatnio pomiary takie trochę amatorskie w toru Poznania, żeby pomóc przygotować się drużynie Gniezna, więc tak mniej więcej mam skalę porównawczą, ale teraz, ile tam było? Tam było gdzieś tak 70 na 40 chyba, czyli w takim razie załóżmy już, nie wiem, 140... Okej, dobra, 220 załóżmy, że miał Poznań, tak strzelając. Wrocław jest chyba... Dobra, dałbym 250 Wrocław, Gniezno ze 120. Podpowiem ci, że gdyby był 150, to byłby nieregulaminowy. A, no to w takim razie, no musi być blisko. Oj, to musi być blisko, takie 160. 165, a Wrocław mówiłeś 250? No. 239. Jedynym torem, tak daleko nie byłem. No tak, nie było aż tak źle. No nie było aż tak źle. No nie, jedyny tor z Tarnowa, którego jeszcze nie, czy jedyny tor, którego jeszcze z Ekstraligi nie mierzyłem, to był Tarnów, ale to myślę, że ta tabela będzie używana jako ciekawostka. No, ale Tarnów to raczej jest regulaminowy. No tak. No przynajmniej od kiedy jest Park Maszyn. Tak. Fun fact, Świętochłowice, wiecie jaką długość mam toru Świętochłowice? Za dużą. No to fakt. 300 autostraty. Tak. Wróćmy do meczu, żebyśmy tak się za bardzo nie odbiegali na jakieś inne tematy. Fajnie, że odbiegacie, ale wiadomo, trzeba też przejść jakoś do tematu. Czy was w sumie nie niepokoi fakt, jak mało punktów na początku sezonu zbiera Patryk Kinel? Bo tylko jedna trójka, poza tym zero i jeszcze jedna jedynka w Gnieźnie ze Świnami. Tutaj same jedynki, jeszcze było 1-0 i 2 punkty. Gracjan Woźniak na Migzonie nawet powiedział, że Patryk Kinel powyżej tego poziomu nie podskoczy. I w sumie pytanie jest do innych ludzi, zaktywizujmy ich w takim układzie. Czy wy się raczej spodziewaliście tego, że Kinel będzie aż tak mocno cieniowy w Ekstralidze? Ja się spodziewałem jak najbardziej. Z całym szacunkiem do Patryka, ale tak. Ja tak samo. Spodziewałem się, że Patryk mimo wszystko miałem taki cień nadziei, cień sympatii, czy no cień pochodzący z sympatii mojej wielkiej do Patryka, że mimo wszystko Patryk nagle wrócił do Ekstraligi i będzie kierował Gniezno. No ale jednak mimo wszystko bardziej spodziewałem się tego, że Patryk zostanie Patrykiem i dalej będzie nie robił jakichś wybitnych wyników. Też dlatego dla nas ogromnym szokiem było, kiedy nie pamiętam kto dokładnie, chyba że to jeszcze
Grisza, podpisywał Patryka Kinela w Gnieźnie. Zresztą były czasy, to kiedy... Wtedy. Tak, to ale jeszcze... zauważcie, no. Zauważcie, jak się różni aktualny skład Gniezna od składu, po pierwsze, z momentu, kiedy Kinel był podpisany i z momentu, kiedy ja podjąłem właścicielstwo. Autentycznie, no to ze składu, zanim ja przyszedłem, został tylko Kinel i Miwaguski i Grisza. No w sumie nawet ja Griszy nie liczyłem wtedy, bo on wtedy nawet nie planował jeździć. Znaczy był wtedy właścicielem, tak, ale... No tak, ale no, ja tworząc skład nie liczyłem go jako to, że będzie jeździł no, Grisza przez pierwsze parę dni. Z tego co pamiętam, to Grisza na początku... w ogóle brał tak naprawdę chyba każdego, kogo popadnie, bo generalnie pojawiały się nawet takie głosy, że Gniezno może nie wystartować. No przepraszam, przepraszam ciebie bardzo serdecznie, Grisza, bo między innymi to poniekąd ja Rybnikiem się do tego przyczyniłem, bo zakontraktowałem trójkę twoich zawodników, no ale całe szczęście pojawił się on, pan wybawca startu Gniezno, Kacper Pitura i uratował ten klub. Dzięki czemu start Gniezno mógł pojechać w lice i miejmy nadzieję, że się utrzyma. Pojawił się też Jakub Nęka. A, no i Jakub. No ja nadal czekam, no bo autentycznie, Jakub Nęko to jest typ zawodnika, że który jest, nie wiem, to jest coś w stylu powiedzenia, że wam się oczy otworzą, jak jemu zamkną, co nie? Jakub Nęko to jest taki goat. On ma najlepsze starty w lidze, tylko że on jeździ zawsze na stopingu, co nie? Więc tak naprawdę, jeśli Nęko kiedykolwiek będzie miał dobry internet, to ja się boję o moje punkty w Grand Prix. No, patrzcie. No bo na razie on to nie zjechał dwa mecze bez niego, niestety, a na sparingach robił najlepsze punkty często. No tak. No, słuchaj, no. Ile to było zawodników nawet nie na żużlu, w piłce nożnej, gdzie po prostu każdy, że tak powiem, zawodnik sportowy świetnie na sparingach, świetnie na treningach, a później idą zawody i idzie kupa, nie? Także... No też fakt. Coś innego. Ale no... Liczę na to, że Gniezno też tak trochę pokaże, że bez zawodników, że inaczej, po prostu trzeba się zrobić skład w Minecraftowej lidze żużlowej. Tak nawiązując na przykład takiej sytuacji, jaka była z Toruniem, gdzie CJ się poddał na miesiąc zanim ja, na przykład miesiąc przed tym, jak zacząłem zbierać skład na przykład, czy nawet jeszcze dłużej. Zaczynał się bardziej skład z rąbał po momencie, kiedy Johnson poszedł do Rybnika, chyba z tego co kojarzę. No tak, ale potem wiesz... Fala poszła, Olżejski do Poznania na przykład. Tak, no tak, ale chodzi też, wiesz, mówił, że robił to, bo nie ma zawodników w lidze i nie będzie w stanie złożyć składu. Tak, to też właśnie chciałem powiedzieć, że to nie przeze mnie upada Pator. Bo takie też głosy mogą się pojawić. A mówiłem, Wojciech Mandry zatrudnia wszystkich. Nie no, to z ciebie tylko Polonia upada, co nie? CJ do mnie napisał sam, to jest zawodnik, który sam do mnie napisał, czy znajdę dla niego miejsce w Rybniku. Na początku byłem, przyznam się szczerze i sam CJ o tym wie, że na początku byłem... Co za dźwięki? No mów Wojtek, no. Byłem do niego sceptycznie nastawiony, ale potem ładnie poszło. Dobrze, przejdźmy jednak do meczu, panowie, bo tutaj chciałem zanim jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bardziej też do Bartka pytanie, bo on akurat się tym tematem myślę, że zajmuje. Bo prawda w sumie jest taka, że dość spore i cierpkie słowa Gracjan Woźniak na Mixzonie mówił o Macieju Kebabie i generalnie pytał się, bo się zastanawiał, kto dał licencję temu człowiekowi. Ty nie zajmujesz się, Patryk Kuzmer? Ale Bartek też ten się za... A to akurat tak jeszcze powiem, że to już jest taki pech, że Kebab już sędziuje chyba z piąty mecz Gniezna w ciągu z tego sezonu i okresu przygotowawczego. A mimo, że dosłownie żaden z naszych zawodników tego nie chce. Niestety. Przykładowo, jak mieliśmy sparing z Gdańskiem, bo to był ten sparing pożegnany Gdańska, to takie cyrki się tam działy, że nawet jak on, że nawet jak zrobił taśmę, bo on też jechał w tym sparingu, to podjął decyzję, że da sobie tylko ostrzeżenie. No to wiadomo, to sparing. I pojedzie to jest sprawa, nie? To sparing, no, tak, sparing, ale chodzi o to, że każdemu w Gnieźnie przeszkadza jego sędziowanie, a i tak trafia
Mamy na niego w każdym meczu. No w sumie wiecie, no akurat wtedy innego sędziego nie ma. Ale jeszcze jedna rzecz. No wiadomo. Akurat muszę tutaj uściślić, skąd takie pretensje Gracjana. Gracjan się mocno zarzekał, że jego zdaniem nie powinna przystawać sędziemu taka długa przerwa. Bo po czwartym wyścigu ogłosił, że będzie zadzwonił na kilka minut. Więc tutaj taka jedna uwaga. I incydent z biegu, już nie pamiętam którego, chyba 10, gdzie generalnie Kaczmarek wyjechał na tor. A nie miał wyjechać, bo... Czy generalnie chodziło o to, że była rezerwa taktyczna, co nie? Za Kaczmarka, bo miał tam pojechać, już nie wiem kto, chyba albo woźny, nie wiem, w sumie no wejść, mam program. Retunze jest Retunze, tak, Retunze, 10 wyścig. No mnie już wtedy nie było, bo wtedy musiałem iść na mecz futbolowy. Ale tam chyba była już od sytuacji. Razu, tak była sytuacja, żeby poczekać po biegu 9 i od razu kawał dał 10 wyścig i generalnie wiecie, no, jeżeli zawodnik, który nie wyjedzie na tor, i nie jest do tego desygnowany, dostaje czerwoną kartkę. Więc to też była taka zwana analiza przez Kebaba, no ale się okazało później, że Woźniak wcześniej kazał, i tam ktoś inny, chyba Kinel też, żeby jednak poczekał, a nie poczekał. Także to była ta jedna uwaga. No i jeszcze uwaga była do tego, że przerwał wyścig, gdzie Olżejski był wykluczony, to był też 10 w sumie, bo tam generalnie chyba Kinel... Chodziło o to, że Olżejski zablokował Kinela, ale Kinel jednak był w tym momencie z przodu, później, i Orzeski był ostatni, tak sędzia to przerwał. Nie wiem jak to jest teraz, bo Woźniak mówił, że generalnie wtedy, jak on sędziało, to był wtedy przywilej. Nie wiem, czy Bartek teraz jest taki przepis cały czas o przywileju, czy też się takie biegi przerywa. Jednak, ale to były chyba takie główne pretensje. Stąd też taka właśnie ostra uwaga Gracjana. No i chyba apel jest taki, że no, to jest chyba drugi mecz ligowy Kebaba. I niestety lub też niestety, to jest mecz, w którym musiał kierować również. A wiemy, że taki Gracjan Woźniak nie za bardzo chce, żeby łączyć te dwie rzeczy. No wiem, że nie wiem, jak ty, Bartek, się na to zapatrujesz, jak ty robisz te... Czy miałeś taki mecz, gdzie musiałeś podwójną rolę robić z kierownikiem startu? Ja powiem osobiście tak. W tamtym sezonie chyba nie miałem takiego meczu, albo nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno miałem z zawody DMPJ. Ja osobiście powiedziałem w tym sezonie, wielokrotnie, że jeżeli nie będę ci kierownika, ja tego meczu nie przesądziłem albo turnieju. Bo moim zdaniem, jeżeli mamy tylu kierowników, to kierownik ma być. Co do sytuacji z Maciejem Kebabem, ja sobie oczywiście rozumiem na Mixzone Gracjana Woźniaka, że tam coś mówił. Nie oglądałem meczu, nie oglądałem Mixzone, ale jeżeli są jakieś uwagi, no to można zrobić tiketa. Można objaśnić sytuację, jakie były błędy. My to sobie przeanalizujemy razem z Patrykiem i z całą moderacją. Jeszcze nie przypominam sobie sytuacji, w której na Macie Kebaba był jakiś ticket o sędziowaniu, więc... Aż sprawdzę. Nie wiem, no... My nie możemy... Ja osobiście powiem, że ja nie odbiorę mu licencji po tym, jak nie wiem za co mam mu odebrać. Powiem ci tak, gdybyśmy mieli odbierać licencję, to Patryk Kinel by tej licencji nie miał sezonu zero. No tak, tak, to też. Ale w sezonie no. Chciałbym zwrócić też uwagę, że w tym momencie mamy bardzo mało sędziów i kierowników. Właśnie to chciałem też powiedzieć, że takie jest moje zdanie. Idąc za kierownikami, to jeszcze nie licząc tych, którzy są sędziami, jako kierownicy, Gracjan, czy Patryk, czy nawet ty, czy nawet też Bodzio, który też kierownik, nawet Kebaba wtedy w tym miejscu liczę. To kogo mamy? Mamy Pemuza, mamy Dabczyka, tak? Czyli Oskara, mamy jednego człowieka. Mamy Holtę. Wojewoda coś chyba kierował w tym sezonie. Tak, tak. Dużo razy już też kierownikował. Kto jeszcze? Czekaj, bo mam kierownik. Statystyki tego. O, właśnie. Dokładnie. Dobra. Chyba Świder jeszcze jeden mecz, z tego co kojarzę. Świder dużo kierownikował. Ale ja nie liczę Grand Prix Challenge. No właśnie możemy liczyć. Okay. Dobra, nieważne. Najwięcej na razie Świder z Kebabem przekierownikowali i Pemuzem. Ale chyba... Pięć chyba jest, nie? Kierowników takich aktywnych. A ilu mamy kierowników? Sprawdzę, ile osób mamy. Ale... 19. No to jakby... Ja naprawdę się zastanawiam tego. Okej, okay, no... Nie no, chyba... Dajmy na to, nie wiem, ze trzy osoby tam mówią, że nie mogą być, tak? To niech będzie 8. Reszta won. W czym jest problem? W sensie, chciałbym tutaj jeszcze coś zaznaczyć. W tym sezonie zostały wprowadzone te statystyki tylko właśnie dlatego, żeby wywalać na bieżąco te osoby.
Nie wiem, jeszcze nie postanowiłem sobie takiej granicy z Patrykiem, kiedy to zrobimy, ale myślę, że to będzie, nie wiem, w 6., 7. kolejce podejmiemy decyzję o kolejnych wyrzuceniach. Dużo osób już było wyrzuconych. Ja tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć jedną bardzo, bardzo absurdalną moim zdaniem sytuację. Nie wiem, czy widzieliście to, ale na pewno widzieliście. I zadam takie pytanie. Dlaczego ostatnie turnieje SGP Challenge kierownikował m.in. Jakub Kłaszorski, Filip Klepka, James Forrest, czyli Adam tak. Strzelec. Dlaczego? Może mi ktoś to wytłumaczyć, bo ja nie dlaczego? Rozumiem. Dlaczego? To nie ma żadnych kierowników. Nie o to chodzi. Jakub Górbisz powiedział, że... Jakub Górbisz powiedział, że to jest sprawa sędziego i to on za niego odpowiada, ale co? Sędzia dostanie na przykład, dajmy Gracjan właśnie, dostanie karę za niego? Przecież ten kierownik nie ma licencji, on może cokolwiek zrobić. W takiej sytuacji powinno tak być. Ale czekaj, on może tak naprawdę zrobić wszystko, on może źle ustawiać cały mecz i co dostanie? Nic nie dostanie, bo nie ma licencji. On nie ma licencji. No nie, wtedy powinien dostać obaj, a jeśli będzie taki jedyny przypadek, no to właśnie powtórka meczu czy coś. Ale słuchaj, on nie ma licencji. No ale to może dać karę emerytową. No nie wiem, no ja osobiście bym nie nadał nadałbym mu karę. Nie nadałbym mu karę. Po prostu musicie sprecyzować przepisy w tą stronę, żeby taka osoba kierownikowała na własne ryzyko. Nie. Że jeśli rzeczywiście nie powinien. No wiadomo, że nie powinien. Nie powinien. Nie powinien tego nigdy robić. Ale skoro z jakiegoś powodu zostało to dopuszczone w tych meczach. Tak. No bo nie wiem, gdyby nie było, no to raczej, nie wiem, te mecze by zostały powtórzone, czy po prostu nie zaczęłyby się nigdy. Gdyby nie mogli tak robić. Dlatego ja mam tutaj apel do sędziów wszystkich. Jeśli nie będziecie mieli kierownika startu, kończcie mecz, nie jedźcie tego. Po prostu. Trudno. Może to jest... No, są tacy sędziowie jak Rzepiasty czy Kaczmarek, którzy mówią sobie, że okej, damy radę sobie sami. No, i niby tak, sędziowie, ale... Nie wszyscy tacy są, jak na przykład ty, czy nie wiem, Woźniak, czy tam, nie wiem, Kuzber mówił o tym, że nie będzie sędziował bez kierownika. Ja nie będę za kogoś robił roboty. Oczywiście mamy też rangę kierownika, mam licencję, no ale nie będę za kogoś robił, tak. Ale dziękuję... No, ty... Tak. Dziękuję tym kierownikom, którzy m.in. Oskarowi, Marianowi, czy Maćkowi, czy Danielowi. No i teraz Ricardo Rysiu-Holta też coś zaczynał kierownikować, że jednak są jacyś kierownicy, którzy chcą to robić. A reszta... Tu mała kontra KG Play. Tłumaczy się z tego argumentu, że to jest problem sędziego, że zdecydował się go wybrać do pomocy. Sędzia wtedy zostanie ukarany. Takie jest jego zdanie. No, nie ma, nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić. To jest po prostu moje zdanie. No nie no, znaczy, no także drodzy kierownicy, budzimy się do roboty, bo będzie źle. Ale nie, tak myślę o tym teraz. Bo jaka jest rola kierownika? Rola kierownika jest taka, że na każde jego zadanie może pełnić sędzia, no poza banerami. I to się też zdarza, to też ma miejsce w wielu meczach. I... Czy rzeczywiście to powinno być karalne, jeśli sędzia w sytuacji, w której nie ma dostępnego kierownika z papierami, weźmie kogoś innego do pomocy? Ale ja myślę, że w sytuacji... Od czego się sta ranga, tak? No, myślę, że w sytuacji krytycznej sędzia rzeczywiście powinien móc na własne ryzyko po prostu wziąć tą osobę do pomocy. Ale no wiadomo, rzeczywiście on powinien za to, jednak zmieniam zdanie, on powinien za to ponieść konsekwencje w takim wypadku. No bo on bierze tą osobę, no. A jeśli nie chce ryzykować, to mówi, że meczu nie ma i tyle. Więc to jest jakby wybór sędziego. Są też dwie jakby różne sytuacje, na przykład Boris Grzeszny ostatnio chyba przy Grudziądzu wziął do pomocy Fabiana Nowogródzkiego, który tam kiedyś coś tam próbował jako, nie wiem czy on zdawał jakiś test czy coś w tym stylu, ale generalnie chciał kierować, ale nie było na serwerze kierownika, tak? I jakby sędzia wtedy bierze tę osobę na odpowiedzialność, bo w Nowogródzki się zgłosił, sędzia powiedział, nie ma innego kierownika na serwerze, więc ja też jakby biorę też za niego odpowiedzialność. To jest jedna sytuacja. Ale druga sytuacja jest taka, jak się totalnie nikt nie zgłosi i bierze ktoś kogoś do pomocy z łapanki totalnej, bo nie wiem, no... Jakby po prostu jest ten kierownik, ale on tych papierów nie ma. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o co chodzi. To są też moim zdaniem dwie sytuacje. Trochę na to samo wychodzi.
Nie. Marianie, ty jesteś... Ale chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć, no właśnie taką, że jakby ja to rozumiem, jeszcze apel do kierowników, no ja też się dziwię, czemu po szóstej kolejce teraz są czystki, a nie teraz. Bo prawda jest taka, że sytuacje... Słuchajcie, dla mnie, mi się go nie godzi osobiście, żeby mecz, który jest, no kurczę, jednak chyba hitem Częstochowa-Wrocław, jest kierowany i sędziowany przez tę samą osobę. No przepraszam bardzo, ale jest 20 osób i czemu akurat czystki takiej mocnej nie ma? No tylko tutaj tak, dołożę... Taki Fejra na przykład... Te czystki jest którego... nie dadzą. Ale poczekaj, dadzą. Czystki. I jeszcze raz, Fejra coś pisze, mówi, że nie wiem, ostatnio miał problem z mikrofonem, napisał to. I okej, okay, usprawiedliwione. Ale dlaczego tacy kierownicy nie dają w ogóle oznak życia? Bo oznak życia dają, nie wiem, 8 kierowników, dajmy na to. A reszta? Won. W czym problem? To dlatego nie, no mówię... Bardziej chodzi o to, że mówię. Rzeczywiście to czemu musi być stopniowe, bo skończy się tak, jak mogłoby się skończyć Grand Prix, że gdyby nie Kinel, to połowa Grand Prix byłaby odwoływana, bo nie miałby kto tego prowadzić. Okej. Okay. Także apel, drodzy kierownicy, ogarniamy się do roboty, przechodzimy do meczu, bo już naprawdę półtorej godziny gadamy o dwóch... Dajcie spokój. A mogę jeszcze tylko jedno ostatnie zdanie. Nie, o sędziach. Ciekawostka, Borys Grzeszny właśnie w tym momencie podpisał kontrakt z Bellevue Aces. Ale to jak będzie mecz Bydgoszczy, dobra? Teraz no, ale... przechodzimy do meczu, no. No ja nie żartowałem sobie, że dwie godziny gadać o meczu WTS-u i godzinę o meczu Gniezna. No ja tak sobie wybraliście, słuchajcie. Ale to jest dobre, że dyskusja jest takim samograjem, ale musimy trochę przeciwnie. Że Wojtku, słucham ciebie, trzecia runda Grand Prix odbędzie się w... Pradze! No jednak. Ale w tej Pradze, która jest obecnie, czy będzie nowa? To jest dobre pytanie, w sensie na pewno... To już pytanie proszę kierować do naszej obecnej rybki, czyli do Jakuba Gurbisza. To ja mam jeszcze dwa pytania. Czy znowu będą zmieniane ścieżki na godzinę przed na dzień przed zawodami? I drugie pytanie, czy znowu będą ścieżki tylko i wyłącznie pod czwarte pole? Dziękuję. Tak, czekamy na odpowiedź od naszej rybki, bo tam jestem tego jak najbardziej ciekawy. Znaczy, no, powiem tak, obecnie ile mamy prag w tym momencie? Ile mamy w tym momencie prag na MLW-cie? Z tego co widzę są... Trzy warpy. Panie Jakubie, nie likuję torów na Grand Prix, tylko przecież ustalaliśmy, że od Grand Prix Challenge miały być one codziennie robione, więc nie likuję, tylko nadrabiam zaległości. Okay. Możemy przejść do meczu. Przechodzimy do meczu, zwłaszcza, że Chrisu nam się tutaj domagał temat rybnika, tak też właśnie robimy. Row Rybnik, Bellevue Aces i Wojtku, od razu do ciebie pytanie jako właściciela rowu Rybnik. Czy ty się czujesz, powiedziałem kolokwialnie, odtruty po blamarzu we Wrocławiu? Kolejny Beniaminik przyjeżdża i walczy z nim i tym razem jednak wychodzicie zwycięsko. Czy to już jest taki moment, w którym jest odtrutka, kamień serca? Okej, okay, mecz we Wrocławiu był false startem, lecimy teraz do końca. I tak i nie. I tak i nie, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że mamy taką zaliczkę. 18-punktowa zaliczka przed meczem rewanżowym to jest naprawdę niemała zaliczka. To jest niemała zaliczka. Też. Co? 20 też jest dobre. Tak, no, zgadzam się. Co nie zmienia faktu, że po pierwsze pamiętajmy, że w drużynie Bellevue Aces w tamtym meczu nie jechał zawieszony Hubert Papała. Hubert Papała. I Kasper. Swoją, i Kasper. I właśnie, i z tego co wiem, to zawieszony, ale przez inne sprawy, Kasper Fatkowski. Przez rodzinę zawieszony. Nie wiem, bo czy Kuba mógłby być na transmisji, chyba Kuba mu o tym mówił. No, Kasper zezwala zdaniem Kuby. A, no to że tak. Chodzi o szlaban na komputer od mamy, także. Zawieszony przez rodziców został. No ja nie mogę. Ale to, co na pewno cieszy, to. To, co zostało dla mnie odtrute, to po pierwsze postawa Oliwiera Bekerskiego. Bardzo, bardzo mi się podobał jego mecz w tym wykonaniu. Pokazał to też Mateusz Johnson. Myślę, że Matik w tym momencie wyrósł takiego lidera swoistego rowu Rybnik. Kuba Deskorolka, tak jak wiemy, zmaga się z chorobą od dłuższego czasu. A i tak nie najlepszego spóźnione. Tak, czy no wczoraj mu... w tym meczu. Tak. No i co, jeśli chodzi o ten, no to na pewno to, co na pewno, to, żeby Kacpra Kowalika pod 15 nie wystawiać. Kacpra Kowalika? Kiedy on jest? Znaczy co, ja gadam. Aleksandra. Jeździłem,
Kasper miał blisko Wicach, ale to o nim za chwilę. Kasper, zacznijmy od tego, że jedzie po Chmielnicki, ale to inna historia. I to, co też mnie, co też poniekąd mnie zmartwiło, to postawa kapitana, czyli Tymka Wiśniewskiego, raptem 5 punktów z jednym bonusem, ale tak, to myślę, że na plus. I tak swoją drogą, bo powiedziałeś do mnie właściciela roweru Rybnik, od godziny, nie pamiętam której, ale od którejś tam godziny dzisiaj, nie jestem już kapitanem, czy właścicielem roweru Rybnik. Właścicielem, funkcję właściciela tymczasowo przejął Patryk Kuzber. Na czas nieokreślony, po prostu mówiąc kolokwialnie, nie będę tutaj wyciągał rzeczy z Rybnika, bo co się dzieje w Rybniku, zostaje w Rybniku. Chyba, że o czymś mogę mówić, do tego jeszcze może pewnie przejdziemy. Po prostu na okres tymczasowy Patryk Kuzber wraca do Rybnika, spokojnie Bartku, nie jako zawodnik, tylko jako właściciel. No i cóż, no i to w sumie... Ja myślę. No tak. Bartek? Nie, mówię, że ja myślę, że tylko jako właściciel, bo wyobrażam sobie, że Patryk ma chyba, w sensie nawet z nim o tym nie rozmawiałem jeszcze, przyznam się szczerze, ale Patryk ma chyba kontrakt do 7, nie? Tak jakby co? Do połowy sezonu, tak. No, do połowy sezonu, ale mam nadzieję, że jakimś nam się uda. Mam nadzieję, że inni właściciele tego nie słyszeli. No i to w sumie, to jest mój, cały komentarz do tego meczu. No w sumie jeszcze mogę tutaj jeszcze tak na forum pochwalić, skoro się odnoszę do wszystkich, to chciałem pochwalić Filipa Moskiu, który mimo tej zerówki w swoim pierwszym biegu, no czuć po prostu był ten brak rozgrzania w jego wykonaniu, bo Filip od ostatniego meczu, może nie od ostatniego meczu, bo przecież nie jeździł w meczu z Wrocławiem, ale no widać potem było, że się rozgrał, trójkę zrobił, jedynkę, dwójkę, więc myślę, że no dosłownie i w przenośni kompletny występ w wykonaniu tego zawodnika, jak na formę, którą reprezentował przed sezonem. I to w sumie tyle ode mnie. W ogóle ciekawe jest to, że jesteś, po raz kolejny mówisz Filip Moskiu, a nie Filipos. No zdrabniam jego imię. O. No, także ciekawa sprawa. Tak, tu jeszcze jednak pytanie w sumie do was ogólnie. Czy z tej siódemki Krzysztofa Michalika można jakkolwiek wysuwać wnioski, że już się powoli budzi Krisu, czy jednak mimo wszystko patrząc się też na styl, w jaki sposób te punkty zdobywał, czyli po farcie, nie ma co ukrywać, Belwy Aces, to... Oj, przerwało chyba. Już jestem? Tak, słychać. Okej. Pytanie było o Krysa Michalika, bo generalnie zdobył 7 punktów z bonusem, no ale ten styl punktowania to taki średni, często, wiele razy na rywalach, którzy dawali prezent po prostu Krzysztofowi Michalikowi. Stąd też właśnie takie pytanie, czy ta siódemka to jest daleko idący wniosek, że się Krysy powoli budzi? Czy to jednak mimo wszystko jest powolny powrót Krysa? No, ja myślę, że jak na niego to nie są wcale takie złe punkty. Co prawda nie oglądałem tego meczu w całości, więc nie widziałem tych biegów. Ale z jedenastki, która jest takim numerem no średnim w sumie. I zależy... Teraz to w którym były? Teraz muszę sprawdzić, żeby nie gadać głupot. Od i przygotowania naszych... Chyba numery pomyliłem. A jednak, dobra, jednak pomyliłem. Ale 11. Był zestaw? Ale był zestaw B, więc ani razu nie miał pierwszego pola. Czyli to w sumie był słaby numer w tym zestawie. No to... No patrząc po nazwiskach, z jakimi jechał, to nie był wcale taki zły wynik. Nie. Może biegi coś innego wskazywały, to się działo na torze, ale no czy tutaj mówić, że ma jakiś tam spadek formy? Nie powiedziałbym. Znaczy mówiąc tak szczerze, to rywali, jakich pokonał, nie byli za dobrzy, bo pokonał 3 razy Bushmana, który przywiózł 3-0. Jedynie krok pokonał w tej wyższej półki, to był Mikołaj Koczmarek. To też tak chciałem w sumie... Zaza, no. Poltyński i Puszman, to byli pokonani rywale. Puszman 3 razy. Tak. Tak jeszcze w sumie chciałem zwrócić uwagę, bo jako osoba, która no dosłownie była nad zawodnikami w trakcie tych biegów, bo generalnie no odnosiłem wrażenie, że Belwi miał największy problem Belwi w tym meczu był pierwszy łuk.
i nie wiedzieli po prostu, co się co potem dalej robić, no, no powiem tak, no byli zawodnicy, po których się spodziewałem troszeczkę więcej. Na przykład mimo wszystko Kuba Zeze, bo fun fact, na tym torze od ostatniego meczu Rybnika, od finału, nie zmieniło się nic oprócz ścieżek, które i tak nie zmieniły się, myślę, jakoś tak niesamowicie, co w sumie widać było na meczu. No i co, no. No też na przykład też myślę, że jeśli ktoś mnie zawiódł z Bellevue, to Piotr Puszek. A co do Filipa Klepki, to w sumie potwierdza się to, co mówił Kuba Zeze. Chyba Kuba Zeze to powiedział, że gdyby tylko Filipowi się chciało, mógłby być naprawdę w topce tej ligi. Bo chłop, z tego co wiem, to nie jeździ w ogóle. Chłop nie jeździ w ogóle, a przychodzi z buta i robi jeden z bonusem, 2-0-3. Czyli widzicie, jednak tutaj ta twarda ręka Wojtka Mandrysza sprawiłaby, że mimo wszystko mimo wszystko, że tak powiem, w Rybniku to poziom był. A na byłym to, że Filip Klepka to już nie ten tagas. Ale właśnie, w sumie jeszcze pytanie, w sumie jedno takie mam, bo mówiliśmy o Wiśniewskim, który znowu piątkę przywiózł, ale w zupełnie innym stylu. Ale czy was trochę niepokoi jednak to, że Olek Kowalik cały czas się nie może przemóc? Bo we Wrocławiu było tragicznie, tutaj też jest nie najlepiej. Jak to odbierać w ogóle? Ja po nim więcej się nie spodziewałem, szczerze. Jak dla mnie to jest jeden taki zbyt overrated transfer. Ale dobra, pamiętaj o tym, jak w sezonie 0-1 pod koniec się prezentował. Jednak ta statystyka najwięcej bonusów zebranych w Ekstralidze u Kowalika też piechotą nie chodzi. No do parowym był bardzo dobrym, więc tutaj na uzupełnienie składu był naprawdę spoko zawodnikiem, a tutaj no gdzieś to się posypało. Też nie ściągałem, ściągając Olka Kowalika, też nie myślałem, że to będzie nie wiadomo jaki zawodnik. Co prawda, no z czego się Pynek po nim spodziewałem. No co właśnie powiedział Ryszard, że miał najwięcej bonusów w całej Ekstralidze. No powiem tak, no na pewno się spodziewałem po początku sezonu czegoś więcej, ale też nie spodziewałem się po nim jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków. No miejmy nadzieję, że z biegiem sezonu będzie tylko lepiej. A to nie tak, że Kowalik w meczu finałowym zrobił 2 punkty? No więc nie było jakaś dobra forma. No. Było, nie w finałowym, tylko półfinałowym. A, tak. No. Nie no, on zrobił dobre punkty w domowym, potem zrobił ładne punkty w Grand Prix i potem przez to no, gniazdo w niego zaufało. Tak, za mocno mu zaufali. I nie wyszło. I dzięki temu wiem, że dzięki temu też po prostu wiem między innymi czego się spodziewać. Zresztą sam o tym Olek wielokrotnie wspominał. Mhm. Też u niego jest to raczej kwestia presji, a nie jeżeli umiejętności. Za dużo nakładacie? Ten despota Mandrysz za dużo nakłada presji w Rybniku? Ja wiem. Bardziej zawodnicy sami na siebie tak działają. Ja na moich zawodników większej presji staram się nie nakładać, raczej z chłodną głową do tego podchodzę. Zawodnicy troszeczkę wbrew mojej woli mam wrażenie, że sami to robią. Ja myślę, że wszystko przez Jakuba Limonkowego. Ja myślę, że to przez Stary Gniezdo. Dlaczego? No tak, to się, no właśnie on tutaj siedzi, to nie? Aha, dobra, w ten sposób. Rozumiem. Doskonale. Pytanie od Dave IT na czacie i z tym was na chwilę zostawiam. Czy wy uważacie, że Piotr Pożek i Oskar Foltyński odbili się od ściany? Ja tu jeszcze rozszerzę to pytanie. Czy fakt tego, jak Oskar Foltyński punktował w tym meczu i dość powiedzieć, że i tak jego trójka była przez dłuższy moment czasu jedyną trójką w wykonaniu Bellevue Aces, trochę nie sprawiło, że no Oskar po prostu tak powoli leci na równie pochyło. No, początek sezonu 0-1 był świetny, potem, no pod koniec sezonu 0-1 było już trochę gorzej, ale gdzieś tam na tego doporowego się, że tak powiem, składał. A teraz, no słabo, panie, słabo. No, on po prostu nie trenuje, samo jak pod Puszek czy Zaza. No nie wiem, jak w przypadku Puszka, no to on w ogóle planował karierę zawieszać, a przynajmniej tak mi się kojarzy, że to ogłosił. Tak. No tutaj też pewnie nie mieli od niego oczekiwań większych. Nie dziwię się, to była taka sytuacja, że nie miał kto jechać i dlatego on pojechał. Ale no... No Zeze...
Zeza ma wrażenie, że nie robi w ogóle postępu od 0-0. I jakby to jest coś w stylu, że liga idzie w górę, a on jakby się utrzymuje. Bo pamiętam, że właśnie jak się kończył poprzedni sezon, to ładnie jeździł w tym Grand Prix. Chyba nawet zrobił medal w Sztokholmie, jeśli dobrze pamiętam. I miał właśnie był takim dobrym trasowcem. A im dłużej w 0-1 i tak jak do teraz, to coraz gorzej z wynikami. No, coś w tym jest. W sensie pamiętam Zezego, Zezę, to w momencie, w którym zdobywaliśmy nasz medal, był tak naprawdę obok w fazie playoff Filipa Klepki. To była nasza taka największa petarda, więc no, coś w tym jest. I sam to zresztą widziałem. No słuchaj, popatrzmy się na niego z perspektywy czasu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Filip to jest brązowy medalista Grand Prix. Sezonu 0-0. Tfu, ja się dzisiaj mylę, przepraszam bardzo. Przepraszam, że cię oplułem, Richard, ale... No, ale tam jednym punktem, no. No, tak. No, w sumie ja coś miałem o jednym punkcie Findy. O, ale tam dodatkowego nie było. Właśnie był dodatkowy. Był dodatkowy, właśnie, bo dodatkowy. Właśnie to podatkowym był ten. No, właśnie był dodatkowy na Górpisza, co nie? Chyba, tak. To o, jeszcze lepiej. Sam fakt, że Jakub Górbisz był czwarty w Grand Prix, niech ktoś o tym powie. Jaki był poziom Grand Prix 0-0. To, słuchajcie, wyjawy kuchni. Na czacie Minecraftowym tutaj jest też była zagrożona dyskusja, bo Kuba był zły na to, że likujemy tutaj likujemy rundy i na Grand Prix. Znaczy, no nie, że likujemy, tylko że no, w sensie Kuba zapomniał, że mamy zaległości, ale no, mimo wszystko po obecnych ustaleniach już więcej rund dzisiaj Państwu nie przedstawimy, ale myślę, że od jutra zaczniemy już po kolei przedstawiać tę rundę na Grand Prix. Tak, okay, także... I następna runda obiecuje... Zastraszony został przez Górbisza Hurdur. Nieprawda. To... Czy no to, słuchaj, zastraszony. No to on jest koordynatorem Grand Prix, to on decyduje, więc... Jego... Okej, okay, rozumiem. I tylko, czy jedyne co zdradzę, to to, że następna runda będzie poniekąd zaskoczeniem. Okej. Okay. Potwierdzam. To dobrze, że tak powiem... Okej, okay, no trzy rundy raczej mało zaskoczenia. No, o, Grand Prix tych uprowadzi. I to tyle. Póki co będzie, także stay tuned, z angielskiego rzecz ujmując. Panowie, teraz coś jeszcze, może tylko o Belwie, jeszcze ostatnie zdanie. Borys Grela wrócił na zmagania na Kresowej Ligi Żużlowej. Był awizowany w meczu z Poznaniem, ale nie pojechał żadnego biegu. Tym razem w Rybniku dostał dwie szanse, ale tam delikatnie mówiąc, no jednak ta forma u niego nie była jakaś idealna. No, ale czy ktoś się więcej spodziewał w ogóle? Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że jak przed przerwą jechał Grela, no to raczej stanowił rolę deporowego generalnie, więc też no... Nie był jakiś wybitny. Nigdy. Też racja. Ale wyliczycie na to, że Grela jednak powróci do chociaż tej formy 0-1? A on miał jakąś niesamowitą formę w tym 0-1? Znaczy, właśnie mówię o tym, że generalnie raczej był to zawodnik taki solidny punktowiec, że tam 6-7 punktów robił, ale nic więcej, nic mniej. Ja pamiętam, że on przez jeden dzień miał taki nieoficjalny kontrakt z WTS-em, co nie? Chyba coś było, tam też coś kojarzę, że mi się już robiło. A tak w sumie ciekawostka, kiedy sobie wjedziemy, kiedy wejdziemy na media Rybnika i początek tych mediów, to jest aż śmieszne. Borys Grela jeszcze chyba nawet przed startem pierwszej kolejki sezonu 0-0 na sezon 0-1 przez Kubę Kęckiego został, z cudzysłów, podpisany w Rybniku. Taka ciekawostka. Nawet na Skindexie Kubasa albo samego Morka z tego jest, co się Greli, jest ten skin. Więc to cały czas śmieszy. Okej, okay, to jeszcze macie coś o Manchesterze? Nie ma. Chyba już że jest czerwony i to w sumie tyle. No i jeszcze w sumie bym powiedział, że jakby kogoś nie było na streamie, o tym Bodziu, że zostawił Polonia. A to zaraz do tego przejdziemy. Okay. Może zróbmy tak, bo akurat Polonia była jednym wielkim kongiem. To zrobimy to jako takie postscriptum do meczu Gorzowa z Polonią, od którego zaczniemy. A teraz oddam głos Kasprowi, który o Mące Basi opowiedz słów kilka. Ja za chwilę przyjdę, zabawię publiczność. Kasprze, oddaję tobie głos. Dobrze. Zapraszam operatora kamery za mną. Pora na w końcu pierwszy jakiś merytoryczny content w nie, tym programie. Nie. Merytoryki na uniwersum.
Żartuję, kontynuuj. No nie, no Furman dobią castu. To jest tyle różnica, ale dobra. No, więc porada tier listę Monkey Bashi. Pozwolę tutaj sobie przygotować. No to tak. Czy wiedzieliście, że jest 16 różnych typów Monkey Bashi? Na oczy widziałem może dwa z nich, więc pozwolę sobie je recenzować. Aha. Tylko według takich informacji, do których dotarłem na moich przygotowaniach. Zaczniemy od klasyku. Dzisiaj nawet robiłem naleśniki z tej mąki, mimo że to się tego nie nadaje, no ale lepszej nie miałem, czyli tortowa ekstra. No chyba taka jedna z bardziej klasycznych baś, można powiedzieć. Ta zwykła czerwona, basic, ale jednak klasyczek, więc ja z pełną świadomością dam ją do tieru A. Tutaj możemy już przejść do kolejnej, czyli mąki tortowej orkiszowej. Nie mam pojęcia, czym jest mórka tortowa orkiszowa, bądźmy szczerzy. Bo wygląda jak taka fancy wersja mąki tortowej, no ale nie jest ekstra. No to skoro nie jest, to jest taka, nie wiem, jak to jest taka mąka, że wiesz, kupujesz ją, jak chcesz, nie wiem, może komuś zaimponować, komuś to się zna w kuchni, że o, biorę sobie tortowa orkiszowa, no niezwykła, co nie? Więc taka trochę do takiego dziwnego fleksowania się, więc ja dam ją tylko do tieru C. Dobrze, kolejna. No teraz będą dwie z kategorii ekstra wybieg. No, ekstra wybieg. No mnie zachęca, tak? Na ekstra wybieg to ekstra wybieg. No nie mamy tutaj o czym w ogóle rozmawiać. Są dwa rodzaje. Ekstra wybieg do ciast drożdżowych oraz ekstra wybieg do biszkoptów i tortów. Nazwy są bardzo sugerujące. Więc... Niezależnie od tego, co chcecie zrobić, taką wybieracie. I dlatego myślę, że obie, jako takie, no, proste cele, ale ekstra. Więc dam je do tieru B. Ze względu na to, że jest to takie coś więcej, no ale to nie jest poziom tortowej ekstra oczywiście. Krupczatka. Nie mam pojęcia, czym jest krupczatka. Nazwa jest taka dziwna, że wykopię tier E dla niej specjalnie. Niestety będzie zbiera w podłodze, ale krupczatka. Nie wiem, co to jest, serio. Więc ja specjalnie tutaj... w sklepach generalnie, także jeśli chodzi o krupczatkę, to jeszcze chyba niektóre... Jezu, teraz żebym... Więc czy coś z deserami było z krupczatką związane? Ona jest... No, oczywiście. Już ci mówię, czekaj. Ona jest najlepsza, ona jest do ciast kruchych. Tak. To jest mąka, no, ale dobra, no nie wiem, ciasta kruche, no. Jeszcze ci, nie wiem, kruszy cię takie ciasto, jeszcze musisz mąkę kupować. Nie, no useless zupełnie, tier E, ewidentny. Pszenna chlebowa. No, brzmi jak taki no klasyczek gatunku chlebowego. Tu, no, taki tier A. Chlebek będzie, a chlebki są super. Więc możemy iść dalej. Mąka z orkiszu pełnoziarnista. Czy to jest przypadkiem ta? A nie, dobra, to nie jest ta. To jest taka, nie wiem, to jest powtórka tej właśnie orkiszowej, że to jest nawet taka właśnie gorsza orkiszowa, że no dosłownie, no po co miałby się kupować, niż żeby się flexować? Ona się pewnie nawet niczym nie różni. No, nie wiem, useless. No i teraz kolejna, no, żytnia pełnoziarnista. No to jest ta sama tematyka. Zdrowa. Co? To zdrowa, bo podobno żytni chleb jest zdrowy. No jest zdrowa, no ale to no nie ma co na to patrzeć. Tutaj trzeba patrzeć na nie, na mąkę basie. To jest, wiecie, to jest sztuka... Dobrze gada. To jest sztuka młynarska. Posypać mu. Nie znacie basi? No nie znamy basi, ale mam tutaj tej mące tier D. Pszenna pełnoziarnista. No już spoknę zdech, jesteśmy w połowie. To jest ten sam poziom. I czy to już jest w końcu ta? Nie. Bo jest taka jedna, na którą czekam, ale nie pamiętam, która to była. Ale to też nie jest ta. A, no, pszenna, pełnoziarnista, no. No taka trochę bardziej basic, no. Więc dałbym jako C, bo jest to flex, ale taki... No nie aż taki flex, jak te z tieru D. Więc teraz przechodzimy do drugiej części. O, to jest mąka typu prawie gold.
ze względu na przeznaczenie, czyli mąka do pierniczków. Pierniczki, świetna sprawa. Grand Prix piernikowa, pewnie, że też świetna sprawa, fajnie się wygrywa. Tier A, ale to nawet byłby taki A+, to nie? Więc sobie przekoloruję na kolor czerwony. Więc mamy kolejna... O, teraz! Teraz po prostu gołd wśród... Kasper Pitura wśród mąkbaś, co nie? A to chyba ta ostatnio się pogorszyła. Mąka Wrocławska. Jedyny tier S. A mam ją na biurku właśnie, to prawda. I to nawet nie tylko dlatego, że wrocławska, to w ogóle zbieg okoliczności, że, ona, że to jest wrocławska. Ale to jest najlepsza mąka do naleśników. Grasz w kreski, Wojtek? Po prostu. Naprawdę. Inne mąki nie mają absolutnie podjazdu, co nie? Jestem fanem. O, teraz druga. A czemu wrocławska? Nie wiem w sumie. Ale fajny tylko okoliczności. Gracjan, może wytłumaczymy, co? Ja sam nie wiem. A ty wiesz? Ty wiesz? Wiemy. No wiem, że pan wie. No ale co, nie jesteś z Wrocławia, ty się nie dowiesz, no. Anaki, taka czasowa wiedza. Kasper wiedział, nie powiedział. Nie ma mąki tyskiej, no Anaki. No a teraz mąka poznańska. Więc tutaj to jedyne, co udało się dowiedzieć z tych tajnych informacji miejskich, z miejskich legend, to tylko to, że ona jest do pierogów. A pierogi też są spoko, ale to nie jest tier A, więc dam tylko do tieru B. Jak to nie? Ej, nie, no przepraszam, pierogi to jest najbardziej goated polska potrawa, proszę to dać do tieru S. A o ile nie zrobić jeszcze osobnej kategorii dla pierogów? Ja mam tylko jedną odpowiedź. Poznań nie może trafić powyżej tieru B. Dziękuję. Pizza włoska. Pizza włoska. No, czy państwo słyszeli, kazał skreślić i napisać Ostrów Piturze. Dobra, mamy teraz mąkę na pizzę włoską. Jakby... Orka, waga. No powiem tak, no. S plus. Z rasistowską mąką się jeszcze nie spotkałem, no. Czemu tylko włoska? Więc ja, no tak trochę, no nie fajnie, no. Więc tierce. Nie, no protest, panowie, protest. Dlaczego? Protest. No do pizzy? Do pizzy, no właśnie. Czemu tylko włoska? No, czemu tylko włoska? No właśnie. Powiem tak, gdybym, nie wiem, potrafił gotować, to bym zrobił pizzę w stylu amerykańskim z tej mąki. I pewnie byśmy się już więcej nie spotkali, bo to jest nielegalne. Dobra, dam do tej rupy. Super. Pszenna tortowa. To nie była też taka basic trochę? Teraz muszę sprawdzić. Pszenna tortowa. Zostało. O, dobra, nie. To jest ekologiczne. Uwaga. Wy nie znacie powagi sytuacji. O Boże. To jest edycja specjalna. A nie specjalna. To jest mąka ekologiczna z Polski. Co? Typ 4. Typ 4 teraz. To jest ta... Czy to jest ta mityczna typ mąka z robaków? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Typ... Nie no, sprzęna, no to jak? Aha. Typ 400... No sprzennych robaków. Może. Tak normalnie wrzucili ich do mąki pszennej. Ale no, ekologiczna. No, jest taka bardziej fancy, nawet jest w jakimś... Czemu ona jest w jakimś, kurde, szarym papierze? W ogóle dlaczego szary papier jest brązowy? Tak mi taka losowa myśl. Bo wiecie, o czym mówię, co nie? No. Nie wiem, takie dziwne, ale nie wiem, dlaczego te opakowania są takie. Też taka fancy, tier A nie. Trochę szeroko w tym tierze B, ale dobra, już niech będzie tier B. Mąka uniwersalna. No panowie. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tier C. Bo na tier D nie spadło. Mogę ją... A, dobra, w sumie. I została orkiszowa uniwersalna. Znaczy, to jest w końcu ta mąka? Czy ja już je... A, to też jest ta z serii ekologicznej. No to dobra, już niech będzie też tier C. Ale ja musiałem pomylić jedną mąkę, bo była jedna super mąka, tylko nie pamiętam, która to była. A i muszę się poprawić na jej temat w takim razie. Może to jest ta wegerniczków. O, chlebowa pszenna to była. Gdzie ja ją dałem? Dałem ją na A, no to jednak cię znam. To sobie była podświadomość, bo ta mąka to jest edycja limitowana. Edycja limitowana, jest normalnie taki paseczek,
Ty 680. No, panowie. Ja nigdy nie miałem. Bąka kolekcjonerska. No, tak. Powiem tak, ja nigdy nie dorwałem, no. Niestety, mi się nie udało. Ale no, to wiadomo, do wrocławskiej nie, więc tutaj też dam taki kolorek. Niech będzie żółty. A plus. Więc to jest takie A plus, a to jest takie A plus plus, bo pierniczkowa to jest A plus. Dobra. To był segment tier listy Mongbasi. Może kiedyś będzie ciąg dalszy na Piomkaśna, super, który was serdecznie zapraszam w przyszłości, jak kiedyś będzie. Mała uwaga. Znaczy, i dziękuję. Marianie tylko, oddać troszkę tak, żebyśmy widzieli całą tier listę. No, całą tak listę, przepraszam. Ale żeby widzowie widzieli, nie my. Tak na środku, tam gdzie może ja stoję. Jeszcze troszkę. Super. Także tak to wygląda, cała tier lista Mongbasi. I oczywiście nasz prowadzący APW8. Dobra, panowie, na miejsca wracamy. Dzieciaczki. Mokka, Basia, czekamy na deala. Tak, czekamy na... No trzeba zasponsorować Lana, co nie? No w sumie czemu nie? Lan u Basi. Lan u Basi. Albo słuchajcie, wiecie, Wojciech Modes Amaro przecież ma Kobasiura. Także wiecie. Dobra. Taka ciekawostka. Tak, no. A propos Basi. Moja babcia, czyli żona Edka Sprytnego, nazywa się Basia. To słodkie. Pozdrawiam panią Barbarę. I raczej nie będzie u niej Lana. Okej, okay, pozdrawiam panią Barbarę w takim układzie. Chyba przechodzimy do pierwszej ligi, tak? Pańcu. Czyli do naszego samego gęstego. I od razu pytanie do Kaspera. Dobra, już przejdziemy do tego meczu w Stali Gorzów z Polonią, bo już tak się wyrywacie do tego meczu. Którą mąką pszenną byłaby dyspozycja Stali Gorzów? Znaczy, mąką pszenną, mąką Basi. Którą mąką Basia byłaby dyspozycja Stali Gorzów w tym meczu? Gotowy Mektro. No taka, no z potencjałem, no ma to sens, tak? Może nawet ta chlebowa pszenna, co nie? Nie, no może nie aż tak. No. Ale no w każdym razie na pewno zaskoczyli na plus. Okazało się, że jednak potrafią kręcić kółeczka. I no wynik z pewnością zaskakujący. Był na pewno bardziej zaskakujący, gdy udało się wygrać. Ale no może to jest taki właśnie początek, no może powiedzieć, że fajnie by to był początek jakiejś poprawy formy od Gorzowa, ale niestety to w praktyce bardziej jest początek upadku Bydgoszczy. No właśnie chciałem powiedzieć, że gdyby Polonia Bydgoszcz miała być mąką, to właśnie tą do ciast kruchych. Dosłownie przenośni. No w sumie tak, przecież już się kruszy Polonia Bydgoszcz. Panowie, chcecie od razu od Bydgoszczy zacząć i od tego, co się wydarzyło, czy jednak już bardziej pochwała Bydgoszczowa? Dobra, to może zanim zaczniemy, to musimy jeden wniosek zrobić, że... A bo dobra, w sumie. Odchodzi Mateusz Majewski, niepokonany w pierwszej lidze, Astra Nowa Sól, komplet czysty i bum, od razu. Słuchajcie, to jest... Znacie pewnie z jakiegoś High School Musical, ale jakichś innych seriali, takie sytuacje, gdzie jest taki kujon, który przeskoczył kilka klas i został, nie wiem, rówieśnikiem głównego bohatera, mimo że jest o kilka lat młodszy. Ale takiego awansu, takiego upgrade'u, jak Majewski z Bydgoszczy do Rybnika, po komplecie jednym czystym, to chyba chciałby każdy mieć. Szczerze? Nie, tak. Nawet nie wiedziałem, jak go kontraktowałem, nawet nie wiedziałem, jak Majewski w tym meczu pojechał. To bardziej było to, co... Dobrze, no skoro pojechał do jasnego wypominany, no to... Ja kontraktując Majewskiego, w sumie przedstawię całą tę historię. Sytuacja była taka, że po meczu, na którym Majewski był, czyli na meczu Bellevue z Rybnikiem, no to wziąłem go tak do siebie, bo chciałem z nim podyskutować, czy nie chciałby przejść do Rybnika po 7 kolejce. Nie, to moim zamiarem nie było rozbranie Polonii po 2 kolejce. Moim zamiarem było ściągnięcie go potencjalne i to potencjalne po 7 kolejce. Szczerze nie wierzyłem, że to wyjdzie. Puściłem Matiego na tor. Mati przejechał 2 kółka. Mówi do mnie: Wojtek, ja w tej chwili zrywam z Polonią i to do was. Aha. No, więc tak to wyglądało. Tak dostałem pozwolenie na zdradzenie tych szczegółów. Żeby się nie kłócić, co mówię. Żeby nie było to w sumie kuriozalnie, tak? No troszeczkę tak. No. A powiesz wszystkim, jak podpisywałeś kontrakt, jak byłeś ubrany?
Czekaj, ja aż to znajdę. Nie wiem, a to wypłynęło, to zdjęcie? No, dostałem od pewnej osoby. Oczywiście chyba Patryk nie będzie urażony, znaczy nie będzie zły. Tak. Ale śmieszna sytuacja. Tak, ja dosłownie, się pojawił. Dosłownie w momencie, w którym, podpisywaliśmy ten kontrakt. Ja zawsze robię z zawodnikami taki na kamerkach uścisk dłoni, że takie wspólne zdjęcie sobie, że on podaje mi rękę, ja mu... Ja dosłownie wyciągnąłem z szafy mój garnitur studniówkowy z tej okazji. Ojej. Ale a jak był ubrany ten Mati Majewski? Już ci mówię, z tego co widzę to... A nie wiem, no też tak w miarę, ale... No, tak, znaczy, no nie no, w sensie taka czarna bluza na długi rękaw. Myślę, że tak na galowo by to mogło nawet i przejść. Dobrze, teraz postawmy się w sytuacji człowieka, który niestety stracił Mateusza Majewskiego, czyli Borysa Grzecznego. Ja w ogóle traktować już, Wojtek, jesteś włączony z dyskusji, bo ty jesteś jedną stroną i będziesz stronniczym. Ale nie, ja obiecałem... Ja teraz cicho, Wojtek. Nie, obiecałem Bodziowi, że będę obiektywny. Trudno. Właśnie, pytanie sobie to, Borys, czy... Jak wy się postawiliście na miejscu Borysa Grzecznego? Bo z tego co wiem, to Mateusz Majewski w ogóle Borysowi takiej sytuacji wcześniej nie komunikował. I jak to w ogóle potraktować? Bo generalnie no, Borys Grzeczny został postawiony pod ścianą. Dzień przed meczem dostaje takiego obucha w łeb. Gość, który był jego prawą ręką, gość, który był wicekapitanem i generalnie nagle bum, przychodzi do rowu Rybnik i mówiąc szczerze, szkoda mi trochę tego, że dzisiaj nie mogliśmy spotkać się z Borysem Grzecznym, bo być może też by to w miarę możliwości wyjaśnił ze swojej strony, więc Borys, zapraszam ciebie za tydzień na Uniwersum. Być może też do tego przejdziemy i to też wyjaśnimy, ale poza Wojtkiem, jak wy na to się zapatrujecie? Jak wy w ogóle, po której stronie stoicie tego konfliktu? W ogóle podział przed chwilą tutaj siedział na dachu. Gdzieś, w sumie. No bo podział trenował. Ale ogólnie, no co, można powiedzieć, że do Bodzie karma wróciła. Po sytuacji z Rowem, gdzie opuścił, dostał zawieszenie, opuścił do Polonii. Gdy podpisał oczywiście kontrakt, bo miał podpisany kontrakt z Rowem na ten sezon. Zerwał z nimi. No i teraz to samo zrobił Mateusz Majewski. Identyczna sytuacja. Tak jest moje zdanie. Czyli ty uważasz to jako takie oko za oko, ząb za ząb, tak? A tutaj jeszcze jedna rzecz. Bodzie miał oczywiście tam przejść w połowie sezonu do Polonii. Ale no i tak, moim zdaniem, bardzo słabe zachowanie Bodzia, no i teraz wróciła karma. Mhm. Ale też patrząc się też na to, jak się w ogóle Bydgoszcz zaczęła rozpadać, to czy jednak ten moment Majewskiego to nie był taki moment spajający tej Bydgoszczy, że generalnie i tak Borys Borysem, ale gdzieś być może ten moment takiej właśnie ucieczki trochę Majewskiego, bo tak to trzeba nazwać, mówiąc szczerze, w pewnym sensie sprawił, że no kurczę, jednak w tej Bydgoszczy to zaowocowało lawinę, czy jednak waszym zdaniem to nie jest takie koligacone? Moim zdaniem, jak odchodzi lider, odchodzi parę osób z zespołu. Tak działa, przynajmniej według mojej opinii zespół. Przykład na przykład Falubazu, przykład między innymi na przykład Rybnika, bo tam też parę osób odeszło przed sezonem. No tak. Torunia. A powiem ci, że tak jeszcze czturuję, że gdyby nie Krzysiu Michalik i Filip Moskiu, to najprawdopodobniej dużo więcej osób odeszłoby z Rybnika i Rybnik by nawet pewnie nie wystartował w tym momencie, bo dużo osób mi sygnalizowało z Rybnika, że w momencie, w którym z Rybnika odszedł Bodzio i Kuzber, to dużo osób właśnie się zastanawiało, czy jest w ogóle sens startować lidze. Coś z tym, więc to też dobry przykład jest Rybnik właśnie. Okay. Trzymanie liderów jest najważniejszym rzeczą, tak podpowiem każdemu. No właśnie, Kage Play dość mocno tutaj się, że tak powiem, o Mateuszu napisał, że jego zdaniem Majewski się zachował jak Judasz, stawił Polonię w potrzebie, a sam Bodzie mógł też to ratować, a się niby jego zdaniem poddał. I pytanie jest takie, czy jednak waszym zdaniem wzięcie Kaspra Kurczaka to jednak jest takie wywieszenie białej flagi i powiedzenie, dobra, Polonia dotrwa, ale my do Ekstraligi jednak nie idziemy? Według mnie Kurczak nie odstawałby sobie od pozycji lidera, bo według mnie on w treningu byłby, myślę, że nawet na poziomie Mateusza. Tak obiektywnie, naprawdę mówię. No patrząc po formie sparingowej, tam ogólnie w turnieju przedsezonowym, no to
tak zapowiadał się na takiego no równego rezerwowego w WTS-ie na sezon. I no gdyby nie forma Szymczaka, która trochę była nad zaskoczeniem, że aż tak dobrze, że taki no bo będzie tak dobrze jeździł i w ogóle, że będzie jeździł, bo też były momenty, że nie było pewne, czy pojedzie w tym sezonie. No to mając go jako takiego do mimo wszystko ósmego zawodnika w klubie na papierze, to wcale nie czułem, że to był jakiś taki właśnie słaby zmiennik. No, czy poziom Majewskiego? No Majewski jest jednym z takich zawodników, z którymi miałem problem, bo to są zawodnicy, którzy uważam, że są overrated, po czym na każdym kolejnym meczu mi zamykają mordę. Więc no jest tu ogólnie dużo takich zawodników. Ale właśnie Majewski jest jednym z takich przykładów. I właśnie no z pewnością Polonia by sobie bez niego poradziła. Najwyżej to miałaby mniejsze szanse. Ale jednak no Bodzio, możliwe, że nie był najlepszym zawodnikiem pierwszej ligi? Na papierze? Wydaje na papierze na pewno. No, No dobra, no jest jeszcze Sota i Kwaszor w sumie. No właśnie, co z tym Sotą? Bo nie wiem, czy Sota w końcu jest w tej gwardii, czy go nie ma. Jest, ale Sotą jest... Sota jest zawodnik typu czołówka ligi, gdyby trenował, ale nie trenuje, więc jest mega losowy. To samo co Klepka. No i plus patrzę się na charakter Soty, no to mówiąc szczerze, to częściej, jeżeli się nie poprawi, no to będzie zawieszony niż będzie jeździł. No ale to połowa gwardii pasuje do tego opisu. Do tego też przejdziemy. Jakby, no. No właśnie, a propos. To też sprawiło lekką lawinę, o tym mówił też Gressen, że jednak jak lider leci, no to już cała drużyna leci. No i w ten sposób to sprawiło, że okej, Kurczak poszedł do Polonii, no ale odeszli. Antoni Nowak, odszedł Jerry Fistaszek, z tego co widzę, no i też odszedł Borys Grzeczny, z tego co Borys napisał odnośnie Antoniego oraz Jerego, oni robili syf w tak zwanych mediach. No i w sumie pytanie jest takie wasze, bo mamy tutaj nawet na grafikach chyba ekspertów syf w mediach, ale czy wam jednak mimo wszystko to śmierdzi takim, nie chcę tego słowa mówić, ale jednak rozpadem Polonii? No to tak to trochę za bardzo... Z Gdańska można odejść, ale Gdańsk ludzi nie odchodzi. Ale nie no. Może najwyraźniej Bodzio zakontaktował nieodpowiednie osoby i zamiast próbować to przebudować, to po prostu się poddał. I... No i gdy bardzo taki miał perspektywy ten klub, i że bardzo realnie mogliby nawet wygrać tą ligę, albo zrobić baraż, może awansować do Ekstraligi. No to... No teraz nie dowiemy się już, co by było, gdyby w nim został. Może będzie tak, że zabraknie na przykład im paru punktów do awansu. I tych punktów to akurat by zrobił. Niepopularna opinia. Skład Polonii z Bodziem bez Majewskiego i tak prezentuje się całkiem nieźle. No tak. No w sumie jak patrzymy na też na teraz ten skład, to jest Kebab, tak? Jeżeli on nie odejdzie, to jest tam całkiem niezły doparowy. Kamil Nowak wraca do formy swojej, którą prezentował czy w sezonie 0-1 Wybrzeże Gdańsk. No Oskar Leśniński jako garnie swój internet, to może być okej, bo kąty w miarę nieźle sobie łapie. Ale na przykład mnie zastanawia fakt Dominika Curuły, który no, w Bydgoszczy z Astronomą słuchał naprawdę świetnie. A no w tym Gorzowie no troszkę chwili grozy było u niego. Trudny tor. Między innymi nie jest on, on łatwy. Jak jeździłem z torem, to on jest naprawdę okej zawodnikiem. I mi się wydaje, że po prostu te wykluczenia myślę, że były niepotrzebne. Nie wiem czemu były, ale wydaje mi się, że jakieś tam niepotrzebne błędy. Mówimy były. O Leśnińskim, tak? Tak, tak, tak. Tak, to ja komentowałem i streamowałem ten mecz oba ostatni raz. Lagi i... chyba. Tak, lagi generalnie, bo tam internet mógł tam. No to przed lagami tak. Nie jechał źle. Znaczy ja tam generalnie podczas całego meczu był w pewnym momencie tak jakby nieco... No widać było, że jechał bardzo niestabilnie internet, ale widać było, że ten kredę kleił, tak gdyby nie te lagi, to może byłoby lepiej.
Może by było. Na pewno lepiej. Myślę, że on jest naprawdę dobry. Ale sam fakt, że Polonia tak mocno się już, wracając do meczu w Gorzowie, że tak powiem, mocno biła i że no w zasadzie, aż sobie wejdę w program, ale no do 8. biegu, czekaj, w sumie nawet nie, a generalnie chodziło o to, że w 4. biegu był remis po 12 punktów i dopiero od 5. tak powoli, mozolnie tę przewagę budowali z pewnymi przerwami, no ale jednak 9 punktów na plusie z Gorzowem to naprawdę mało. Mi się wydaje, że po prostu Gorzów jest niedoceniany, bo jednak Lęczyk nie jechał w pełny skład. Okej. Okay. Gorzów jest znaczy, po prostu słaby. Bo też pamiętajmy o tym, że tor w Gorzowie jest dość łatwy, więc myślę, że to dla takiej łatwej ekipy Sidorowicza, którą sam wybudował też z Niekraszem między innymi, to mimo wszystko jednak ta kadra, chcąc nie chcąc, po prostu będzie jakkolwiek no na tym łatwym torze się broniła. Czy łatwe? Tam nie jest aż tak łatwo, jak się wydaje. Ale z drugiej strony, jak pamiętam, na przykład, nie wiem, taki debiut Bamira, taki debiut, nie wiem, niektórych lat. Okej, Josue Pesquera to już inna historia. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie w meczu tym Gorzowa sezon 0-1 Maćka Trajharczaka, który też na przed pierwszy dzień kilka tam kółek zrobił przed meczem z Opolem i był takim dobrym doparowym. Ale ten tor się zmienił, co pamiętam. Chyba tego ścieżki. Nie, Gomycia też, bo pamiętam pod koniec sezonu z Kacperem Curie zmieniałem te ścieżki. Prosił mnie o pomoc, były zmieniane. Ale właśnie, przechodząc do Gorzowa. Wiemy, że Bednarski dopiero od 9 kolejki, chyba z tego co kojarzę, czy od 10 będzie brany pod uwagę. Mamy tylko Skara Rykła, ale czy was zaskakuje fakt, że jednak ten skład, który mamy, ten Drudnicki, który ma być tym liderem niby sportowym, ale był rezerwowym w Świonach. Pfeiffer, który w tym Lokomotywie tak za bardzo nie brylował. No, na papierze ten skład był bardzo średni. A jednak, no mówisz, Grecjanie, że trochę nie doceniamy Gorzowa. Ale sam jednak by pokazał, że Polonia powinna na otwarcie wygrać ten grała. Nie jeździ. Pamiętam, na przykład na papierze Sparta była mocniejsza z Częstochową, a przegraliśmy. Czy stary naszą wynika? Przegrywa. No. Zapatrz z podażem, no. W przypadku takich meczów, no bo jednak, no. Gospodarze zawsze mają tą swoją przewagę. No od czegoś jest ta przewaga torów w MLŻ-cie. I. No też właśnie oceniając trzeba o tym pamiętać, bo często ludzie o tym zapominają. Tutaj był mecz w Gorzowie i właśnie no, pochwalimy po nim Gorzów, a może po prostu no to była kwestia wyłącznie tego, że mają tor dobrze wyćwiczony i w rewanżu może być na przykład, nie wiem, 65-25 dla Bydgoszczy, tak? Nie wiem, czy tak nie będzie. I też moja taka teoria, właśnie teraz dochodzić do teorii, którą chciałem wam słyszeć, którą chciałem się z wami podzielić. Czy Gorzów jednak nie stanie się takim więźniem swojego własnego toru, że u siebie okej, będzie robił sensację, ale na wyjeździe będzie robił. No jeśli się będą wygrywać, no to jest przepis na walkę o czołówkę. Czy z takim motorem Słubice mają, że to powiem, utrudnione zadanie? No chyba nie, no teraz mają przerwę w trzeciej kolejce, także być może będzie większa okazja na trenowanie toru, bo z tego co widzę to chyba w kalendarzu pierwszej ligi. Teraz mamy przerwę, a w czwartej kolejce Miskolc u siebie. Tak na papierze mogą walczyć o to tam piąte, szóste miejsce, tak bardzo realnie. Jak tak teraz myślę po aktualnych wynikach meczy. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że w pierwszej lidze będą playoffy dla czterech drużyn. No będą. Ale w sumie to raczej będzie widoczna różnica między tymi drużynami z top 4, a resztą jest to akurat jest raczej uczciwe. Znaczy uczciwe. No jest po prostu uczciwe, no ale to jest spowodowane tym, że no że po prostu cała liga nie musiała czekać na pierwszą ligę przez to, że jest dłuższa. Okej. Okay. Ostatnie pytanie. Od razu mówię, nie będzie. No. Okej. Okay. Ostatnie pytanie odnośnie transferów, bo tych transferów było naprawdę od groma w ten weekend, w tym też w Gorzowie.
odeszli Grębocki i Hajto, którzy byli zdaniem ownera nieaktywni, ale przyszedł zawodnik, o którego się chcę zapytać. Panowie, czy wy się cieszycie z powrotu Pablo Fabregasa? Co to jest? A, Fabregas. No co, no, legenda. Jedna z wielu. Legenda. Gdzie wraca? Do Gorzowa. Znaczy, mi się osobiście wydaje, że ten transfer... Zobaczymy, no... Zobaczymy, czy zrobi więcej punktów niż Blancwood. Ja sobie nie przypominam meczu, w którym Pablo Fabregas nie miał lagów. Więc... Przypominam, 0-0. Jeden był taki. Jak jechał... No dobra, no to 0-0, ale od 0-1, w którym jeździł w Landshut, ma cały czas lagi, więc... Wydaje mi się, no w Landshut jeździł chyba z 6 meczów i nie zdobył żadnego punktu w nim, także... No rzeczywiście, no Damon był spokojny. No generalnie tam w Landshut to w playoffach Fabregas jechał tylko dlatego, że Zimmermana nie było, dlatego też musieliśmy łapać te dziury. No ale mówił mi Pablo, że po nowym roku ma się internet u niego zmienić, także czekam na jego powrót. Miał być w Bydgoszczy, no ale przez nieaktywność go nie było, więc pytanie w sumie jest takie, czy coś się na ten temat będzie zmieniało, więc co panowie, czekamy na trzecią kolejkę, na nową Bydgoszcz, ze Słubicami jedzie na wyjazd. No więc być może to będzie taki, powiedziałbym, że mecz na otarcie łez. Ta kolejka w ogóle będzie ciekawa, bo jedzie Gwardia z Landshut. Myślę, że to będzie na styku. I Wilki z Amsterdamem, co myślę, że no, będzie bardzo ciekawą... No, tak, bardzo ciekawa, będzie to bardzo ciekawa weryfikacja drużyny Wibrus, ale do tego przejdziemy, jak będziemy mówili mecz ze Słubicami. I moim zdaniem tutaj Wibrus będą lepsi na dystansie, tak szczerze mówiąc. No patrząc na to, co się dzieje w Bydgoszczy, to potencjalnie to może być mecz o pierwsze miejsce. No, okay, zobaczymy, czas pokaże. Nie, no, moje zdanie Gwardia i tak będzie druga, bo jak patrzyłem na ten mecz, to go sędziowałem. No ja myślę, że bez Soty nawet nie zrobią czwartego miejsca. No i to i bez innych transferów ewentualnych. Nie. Dobra. No. Panowie, co do meczu z Gorzowem, coś jeszcze mówicie? Ja już chyba wszystko. Przechodzimy dalej. Dobrze. Jeszcze czat może tutaj zaaktywujemy. Nieaktywny na czacie. Jak coś od razu mówię, ja Maciej Kebab będę się starał zrobić wszystko, byle Bydzia nie upadła i awansowała. No, trzymamy za słowo i wierzymy, że to się w miarę możliwości uda. Kwaszor tutaj, przepraszam z góry, ale załamany tym, że ominąłem godzinę 2137. Przepraszam, nie powinienem tego robić, ale no cóż, tak to bywa. AG od Strzelec z walki o mistrza, bo w Polonii przerodziło się to w walkę o środek tabeli. No zobaczymy, czy ten transfer... Walkę o przetrwanie. No to już trzeci klub Borysa, a mamy drugą kolejkę, tak. Zobaczymy, w tym tempie, z tego co już widzę na czacie makratowym, to już są lekkie piny Borysa z Bellevue Aces, także no być może kolejny klub. Nie wiem. W każdym razie też chcę powiedzieć tak na zakończenie, bo czuję się między innymi przez to, że tego Majewskiego na Grybnika wziąłem. Mimo wszystko, to już o tym upomniałem moich zawodników, ale też uczulam wszystkich po prostu o spokój i niewyzywanie siebie nawzajem, bo po prostu widzę, co się czasem dzieje na tyralni po tej sytuacji i mówię to jak i do jednej, jak i drugiej strony. A ja Wodzie też zapraszam. Moje drzwi, też pytania wszelkiej maści. Być może jakiś segment wywiadowczy, bo były też pomysły na kanale medialnym, żeby zrobić jakieś wywiady dłuższe, także zainteresowany, to z chęcią możemy ten segment zrobić. Także też 24 osoby na czacie, mimo takiej godziny dziękujemy bardzo, bo świetny wynik moim zdaniem, jak na to, co się ostatnio dzieje. Niestety zasięgi tam póki co spadają, także jest i tak dobrze i postaramy się to wytrzymać. Panowie, który mecz chcecie? Słubic czy po macoszemu robimy mecz, który tam jeszcze? Gwardii z Krosem. Gwardia. Teraz Gwardia? Tak, dobrze. No dobra, mecz Gwardii z Krosem. Mecz, który przez pewien moment był naprawdę wyrównany i Gwardia Warszawa udowadniała, że no kurczę, oni na tym swoim torze mogą fajnie sobie powalczyć i nawet był taki moment, że Krosno przegrywało punktami 8, więc no naprawdę był w pewnym momencie taki moment, że Gwardia mogła nawet tutaj zrobić sensację. I tą sensacją jak najbardziej pachniało przez bardzo długi czas. Tutaj właśnie, no tutaj myślę, że Bartek głównie będzie się wypowiadał, ale z tego co Bartek sam mówił przed
przed transmisją. Tu raczej w tych pierwszych biegach decydował raczej, przynajmniej zdaniem Bartka, pech. No po tym szóstym biegu, kiedy zawodnicy Wilków już wiedzieli, jak należy na tym torze jeździć, to zrobili. Przepraszam zawodników Gwardii, że takiego mocnego słowa użyję, ale no umówmy się, Wilki zrobiły miazgę z zawodników Gwardii. Odpalił się wściekły Freddy Kuzber. No generalnie sporo rzeczy dla Wilków zagrało dobrze, między innymi dobrze zagrała Gwardia w biegu siódmym, oczywiście na korzyść Wilków, bo to był ten legendarny bieg, w którym Kacper Merciński i Fabian Nowogródzki wyjechali. To był ten bieg, w którym wyjechali? Nie, to byłby 11. W 11 było tak generalnie, że Nietupski chyba był, nie, Marcinkiewicz był wykluczony chyba z tego, co kojarzę. I tak, było 4-2, tak się skończyło, później była analiza i Gracy napisał chyba jako sędzia bieg 11, bez żadnego napisania, że powtórka. I to zmieniło Nowogródzkiego i Marcińskiego, którzy mieli do tego biegu 12 wyjechać. Akurat tutaj Marcińskiego może tłumaczyć to, ale Nowogródzkiego już nie, bo on dopiero na samym jego bieg był bieg 13. Tak, ale miał później ZZ-kę za Torsela, więc podejrzewam, że akurat on był awizowany. Ale rozumiem podstawę. Tak miało być. Tak miało być. Tak miało być. Tak miało być. No trudno się mówi. Co do tego początku i o tym pechu, no to jeśli oczywiście mogę to powiedzieć, no to no nie, między innymi lak Kacperskiego, który kompletnie mu się w ogóle nie zdarzają problemy z internetem, akurat mu się trafił problem i go zlagowało na punktowanej pozycji. No i także problemy Deroska, nie dość, że nie wiem co tam, dlaczego się spóźnił na mecz, ale no też pewnie były zabiegane chłopaki i też ze skupieniem były problemy. No i też osobiście powiem, że w swoim pierwszym biegu też miałem problemy z komputerem, też trochę zdenerwowany wyjechałem na ten bieg. No i też miałem pewne problemy sprzętowe, ale na szczęście, nie wiem już nawet po którym biegu, ale na szczęście moja drużyna zaczęła odrabiać i wygraliśmy to spotkanie. Także nie ma co ukrywać tutaj w tym aspekcie. Powoli to się nabyło, ale chyba z tego co kojarzę, Kacper miał jakiś problem. Czekaj, Kacper jechał w meczu z Słubicami, czy nie? Jechał, ale nie miał problemów z internetem. A tam chyba... To Igor miał, projektowy. Igor. Ja też nie kojarzę Kacpera z takich problemów. Tam na początku chyba nie. Był lekki błąd, ale to chyba jakiś błąd jazdowy był, nie? Nie pamiętam z tej. Nie, na pewno nie miał lagów, no to na pewno. Igor miał Kurzak, na pewno lagi, bo był nawet z jednego biegu wykluczony. Ale Kacper właśnie na pewno w sparingu ostatnio też miał problemy internetowe. Nie mógł pojechać w meczu. Od tego właśnie momentu wszystko się zaczęło, no ale na szczęście z meczu z Gwardią była tylko ten jeden bieg właśnie na początku zawodów, potem już udowadniał, że spisał się dobrze. Mhm. Widzę, że Gracjan ostatnio się mocno uaktywnił, także pytanie ma czat do ciebie, Gracjanie. Konkretnie Fabian P3009. Czytam tak, jak jest w formie oryginalnej. Cytuję. Pytanie do Gracjana. Na ile ja, Fabian Nowogródzki, mam nawieszenie? Nawieszenie? Na jedną kolejkę następną. Także nawieszamy Fabiana na kolejkę następną, czyli w meczu z Landshut nie pojedzie, ale już w meczu z czwarta kolejka to Polonia Bydgoszcz jak najbardziej. Tak, tak samo chyba Kacper Merczyński. Kwaszor, do której ma kolejki ma zawiechę? Nie wiem, czy w czwartej nie wraca. Do czwartej. Albo w piątej. W piątej wróci. Czwartej. A w piątej wróci, no tak o to chodzi. No to tak. Kolejna, powiedziałbym, że strata trzech liderów w meczu z Landshut. No niby u siebie, no ale patrząc się na to, jaka była strata pod koniec meczu z Krosnem, no to może to zaboleć mocno. Słuchajcie, to jest statystyka, której w ogóle nie widziałem, ale w biegach 11-14 Gwardia zdobyła tylko 2 punkty. No to jest kuriozum. No w świecie żużla to dosyć niespodziewane obrót sprawy. No poza tym, jak Gorzów w Landshut... No, sorry.
Tak. Powiem ci tak. Ta kwarta też jest niedoceniana moim zdaniem, bo wróci klaszem i moim zdaniem będą na lekkim, niższym poziomie niż wilki. Nie, no to jest dobra ekipa, jak się tak spojrzy. Ale tylko no nie inaczej to, na to zobacz. Robi niezłą robotę, tylko no, gdyby nie te lagi krotnie, co widzę, to miał być większy jeszcze wynik. Ten Stojanow w sumie na początku taki zły nie był, no później się dopiero zablokował, ale gdzieś tam ten potencjał ma do jazdy. Marcinkiewicz, pierwszy początek też świetny. Pierwszy no bieg, no pamiętam ten początek w jego wykonaniu i tą kanapkę, którą on sprokurował, gdzie sam wjechał w kredę, tak dosłownie wjechał, wręcz mogło to wyglądać jakby perfidnie w nią wjechał. Oczywiście o to Stojanowa absolutnie Bułgarian traka, Turka nie oskarżam, absolutnie, ale to tak to wyglądało. Christo w tym biegu trzecim dosłownie wjechał, wbił się w tą kredę i od niego się Bananowiec dopiero wtedy odbił. Ciekawe to wyglądało i tak się zastanawiałem, jeju, kto to jest? No i później pokazał, kto to, kim on jest, przewożąc Untona i Bananowca, więc no, dobry początek i widzę potencjał w tym zawodniku mimo wszystko. Też zwróćmy uwagę na ten tor, jaki był na Gwardii. Z początku wydawało się, że te dwa pola skrajne będą najlepsze. W sumie to były, bo punktowo są najlepsze, 32 punkty z pola pierwszego, 24 z pola zewnętrznego, ale inaczej to już wygląda i dużo gorzej w sumie to wygląda w klasyfikacji zwycięstw. 9 zwycięstw z pola pierwszego, 2 z pola czwartego. Tor na Gwardii, to już o tym wspomniałem na transmisji, Gwardia nie zmieniała tego toru. Zostawili ten tor tak, jak zbudował go Kuba Deskorolka, nie zmieniając na nim dosłownie... Co? To nie było tor Foltyński? Foltyński i Deskorolka chyba wspólnie. I Kaczmarek tam chyba coś tam pomagał. W jakiś chyba też Kaczmarek. I chyba, Gurbisz tylko ścieżki zmieniał. I to mnie w sumie zdziwiło, że Gwardia tutaj nie zmieniła nic. Ten tor nie jest... Ten tor naprawdę w następnych meczach może się okazać ogromnym atutem, ponieważ jest on według mnie niedocenianym atutem Gwardii Warszawa, mimo iż nie było tego widać w starciu z Wilkami Krosno, ale patrząc na to też, jaki skład wystawiła Gwardia, to jak sobie na początku radzili tej zawodnicy, no właśnie, ten tor może się okazać wielkim atutem Gwardii, jeśli sama Gwardia najpierw nauczy się na nim jeździć. To jest jeden z tych torów. Nie umiem jeździć. No, czasem wydawało mi się, że nie do końca, ale to jest kwestia... Wydaje się, że raczej kwestia takich frycowych debiutantów. Taki styl, no, ale też ta, nie jest, ta, ale ten... lekki błąd, ma, no, lekki już był problem, nie? Tutaj taki protip, bo dla innych drużyn, nie wiem, czy zauważyliście, ale Gwardię, na stadionie Gwardii można dużo bardziej ścinać kredę, bo to jest coś, co przypłynęło do nas z tych zagranicznych lig F1. Oni na kredzie, to samo chyba w Belgiu widziałem, mają sypki śnieg i te łuki u nich można dużo bardziej ścinać. I Poznań, no właśnie. Poznań też, te bo łuki... pamiętam akurat teraz, sorry, że wydać słowo, akurat wracając do tego meczu Poznań, nie znam, bo mało o Poznaniu mówiliśmy, ale Szymon Bobel tak cały czas prawie, że po kredzie jechał i w zasadzie w pewnym momencie sprawiał to wrażenie, jakby Bobel wjeżdżał w trawę, ale no nie wjeżdżał. No tak, bo ten sypki śnieg właśnie jest takim atutem. Tak jeszcze przypominam, bo tutaj pewnie jakiś kapitan teraz w tym momencie mnie słucha. Jeśli tak, zmieniacie... Tak, jeśli ten, no to taką zmianę kredy na sypki śnieg, albo w jedną, albo w drugą stronę, należy mi zgłaszać, bo to poniekąd zmienia geometrię. Trzeba zgłaszać zmianę ścieżek? Zmiany ścieżek nie, mówię o... Nie, ale zmiany kredy już tak. Jeśli zmiany kredy... No, rozumiesz. Okay. Mhm. No, ale jeszcze informacja od Kwaszora. Sorki, tylko jedna rzecz do konfrontowania. Oczywiście Kacper Koko, o tym pamiętamy, bo to też jeszcze może być ciekawa sprawa. No, on na początku też fajnie jechał, ale Kwaszor tutaj poprawia, że ścieżki były lekko zmienione, więc proszę nie mówić o błędnych informacjach. Ścieżki tak, ja mówię o geometrii. Okej, okay. To już nie wchodzę w słowo, Kasprze. No tak, po pierwsze, myślę, że sypki śnieg jest trochę overrated. To się overrated, czy on tak dużo zmienia. Jak jechałem na Bydgoszczy, jest też sypki śnieg i na kryterium asów w ogóle tego nie odczułem, mimo że nie jechałem nim. Mam wrażenie, że
na tym, na najwyższych rozgrywkach, na najwyższym poziomie, nikt nawet nie będzie za bardzo odczuwał tych zmian, jak chodzi o obronę, bo jadąc klasycznie i tak nikt się nie wyprzedzi po wewnętrznej. A jeśli to zrobi, to znaczy, że i tak pojechałeś źle, prawda? Więc myślę, że to nie zrobi aż tak, nie robi aż takiej dużej różnicy. No ale może się mylę, może, bo na razie to jechałem tylko raz właśnie na torze z takim śniegiem, więc może trochę źle mówię. Co do atutu toru Gwardii, to czy właśnie to nie jest atut dla przeciwników? Że to jest jednak... Gwardia, zanim została ligą, była jednym z najbardziej popularnych torów w ogóle w MLŻ-cie, takich publicznych. Ja jechałem na nim dwa nawet oficjalne mecze, bo akurat tam były zrobione. I ten tor był dla mnie w miarę łatwy. A utrudnienia były na nim były bardziej ścieżki, jak już. No i faktycznie, właśnie, że to jest długi tor i szeroki. No tak, i właśnie czy to, że nie zmienili go jakoś bardzo, nie będzie właśnie problemem dla nich. Ale z drugiej strony, jak wiele zawodników pierwszoligowych jechało na tym torze, bo te zawody to były DPW. Ja się już nie jechałem. No, te zawody to było DPW i IMP, jedna, druga. No i no, jacyś na pewno byli. No i też na pewno wielu trenowało tam na własną rękę. Więc na pewno ryzykowne z zagranicznych strony. Ale z drugiej strony, ten tor był bardzo przyjemny, przynajmniej dla mnie. I może tak właśnie na to patrzą, że im się podoba, więc po co zmieniać. A trzecia rzecz, dobra, którą teraz zauważyłem właśnie przeglądając terminarz pierwszej ligi. Bo tak właśnie chciałem, jakoś tak z 5 minut temu chciałem zapytać Satrosa jeszcze na temat tego no po prostu pozycjonowania Gwardii w tabeli, jak tak przewidujemy. I tak patrząc, no wiadomo, żeby tak patrząc na aktualne składy, na to jednak jakie są predykcje, to top 5 myślę, że każdy z nas się zgodzi, jakie jest. Kolejność to już wiadomo, inna rzecz, ale jednak top, co do top 5, na ten moment raczej no pewnie każdy zdałby to te same 5 klubów. No czyli Krosno, Amsterdam, Bydgoszcz, Landshut i Warszawę. I właśnie teraz pytanie. Bo żeby, no tak zakładając taką prostą sytuację w tabeli, że tam pierwszy wygrywa na wszystkich, drugi na każdego poza pierwszym i tak dalej. Na jedną z tych czterech drużyn Gwardia musi wygrać dwumecz. W takim schemacie zakładając, żeby było. Na Krosno myślę, że już nie ugrają po tym wyniku z pierwszego meczu. No i teraz stały trzy drużyny. Amsterdam, Bydgoszcz, Landshut. Na Landshut jadą bez Kwaszora pierwszy mecz. Na Bydgoszcz jadą bez Kwaszora pierwszy mecz. No i na Amsterdam już będzie. Gwardia wszystkie cztery trudne mecze dostała w pierwszych czterech kolejkach. Tak naprawdę to gdyby mieli pauzę w piątej zamiast w pierwszej, to połowę ważnych meczów w fazie zasadniczej, a może nawet w całym sezonie, jeśli gdyby nie dostali się do playoffów, pojadą bez swojego na papierze najlepszego zawodnika. I myślę właśnie, że może to jest taka kwestia, że oni mogą realnie nie awansować przez terminarz. Czyli przez zawieszenia Kwaszora, które były za... One były za odejście z klubu, czy one były za coś innego? Czy strajki to były? Strajki. A, no to jak strajki to inna sprawa, bo je dostał przed sezonem jeszcze dużo, co nie? No to po prostu przez terminarz mogą właśnie nie awansować. Ale z drugiej strony później oczywiście masz ten wypłaszczenie mówiąc kolejne, bo zakładając, że Landshut, Bydgoszcz i Krosno będą tymi faworytami, no to potem no jeszcze ten Amsterdam, tak? No. Amsterdam mają w piątej kolejce, też ciekawa sprawa. No to potem masz Astra Nowa Sól, masz Stal Gorzów, masz Miskolc. Gwardia ma taki teren, i jeszcze plus Gwardii jest taki, że jeżeli chodzi o Gwardię, to oni i runda rewanżowa zaczyna się tak samo, jak runda pierwsza. Tylko chodzi o to, że to są mecze, które tak czy siak no, muszą wygrać, jeśli w ogóle chcą myśleć o czołówce. Tak przy, no, a potem totalny light, więc wiecie, Wojciech Kowalczyk, były piłkarz, zawsze mówił takie słowa, może brzydkie, ale trudno, że mistrzostwo wygrywa się w meczach z dziadami. Więc też to jest... Oczywiście nie chcę wyzywać Motoru Słubice ani Stali Gorzów, no ale nie ma co ukrywać, że
oni ten skład nie mają aż taki mocny, żeby w ogóle się postawić, no może Gwardii, może też nie, ale no jednak Gwardia niby ma ten skład trochę mocniejszy, no nie ten, nie Topski fajnie rokuje, tak samo no będzie Marcinkiewicz też wrócił, tak więc tutaj, żeby nie było, wygląda całkiem przyzwoicie, tak to musimy chyba ogólnie powiedzieć. No, połowa sezonu, znaczy połowa sezonu, początek rundy rewanżowej będzie właśnie kluczowy dla Warszawy. Więc te właśnie ostatnie mecze już sezonu mogą być dla nich no o nic, tak naprawdę. No chyba, że cały czas możemy liczyć na jakąś właśnie wpadkę z pozostałych drużyn z czołówki. Bo to wiadomo, no mówiłem to zakładając ten scenariusz, że cała ta czwórka wygrywa na pozostałe, znaczy w sumie ta cała ta piątka wygrywa na pozostałe cztery i tak dalej, wszystkie mecze. Ale no... No... Kto ma być w tym top 4? Tak naprawdę. Może Amsterdam jeszcze? Co? Amsterdam, Landshut, Krosno. No i właśnie, jeżeli ta Polonia będzie tak się rozpadała... Właśnie, ja, kogo wyrzucamy z czwórki? Bo moje ciężko zdanie, jest aktualnie no ocenić kolejność. Moim zdaniem Amsterdam. Bo tam brakuje startów. I to przeważy. Ja myślę, że Amsterdam będzie zależny od ich mentalności. Bo no, nie musimy się, nie mamy co ukrywać, że ci z nich, którzy się przestawili na tory meczowe, no są na poziomie czołówki naszej ligi mimo wszystko, trasowo. No to na pewno. I o tym nie mamy co rozmawiać. Wiadomo, Pingu nie przeskoczą, ale no są zawodnicy z... No jest Wadas i Grisza, którzy no, wyrywalizują na normalnym poziomie. Więc właśnie nie ma przeszkód, żeby oni też mogli osiągnąć taki właśnie poziom sensowny, a swoimi trasami walczyć czołówkę. Ja powiem, ja uważam, że gdyby oni... No gdyby oni naprawdę wzięli się, zmotywowali do treningu pod rzeczy emerytowe, te trasy, przestawili się bardziej na tory, no to ja uważam, że mogliby zrobić mistrza tej ligi. Dobra, ale zanim o Amsterdamie jeszcze słów o Krośnie, chociaż myślę, że o Krośnie też trochę powiedzieliśmy, takie pytanie w sumie do Bartka, takie insiderskie troszkę. Czy tobie łatwo jednak mimo wszystko zarządzać takim składem zawodniczym, który jednak jest bardzo stabilny. W sensie, nie wiem, czy Daniel Wojewoda odstaje jako rezerwowy umiejętnościami takiego Jacyka, Wadasa, czy nawet Barana, który wczoraj pojechał no tak średnio. Jak w ogóle tak to pogodzić? Bo widzę teraz, że powoli, no ja chociaż teraz bieg nominowany od tego, co widzę, tak? Ale no tak poza tym, czy w ogóle gadałeś, dużo trzeba gadać z rezerwowymi, czy jak to w ogóle wygląda w takim z tego słowa znaczeniu? Ogólnie sytuacja jest taka, że naprawdę jest ciężko, żeby no, znaczy nie, żeby złożyć skład, no bo z tym nie ma problemu, ale jest wielu, mam 11 zawodników, którzy mogą być w tym składzie. Jest tutaj jeden, Maria Świderowski. Witamy. Pozdrawiam Mariana i żebym później nie zapomniał, Marian miał wczoraj urodziny, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Mariana. Wszystkiego najlepszego, Marianie. 100 lat dla ciebie. No i wracając, no jest bardzo ciężko i jest mi też przykro, że czasem muszę po prostu komuś powiedzieć nie. No ale wszyscy zawodnicy się pisali na to, że będzie tutaj walka o skład. Mamy 11 zawodników, którzy mogą o ten skład walczyć. A co do rezerwowych, no z rezerwami jest tak, że ja sobie powiedziałem, że jeżeli będzie rezerwowy, na pewno, jeśli będziemy mieli pewne zwycięstwo, to ten rezerwowy będzie dostał szansę, tak jak właśnie było to z Danielem. Daniel jest już drugi raz na rezerwie. Z Amsterdamem najprawdopodobniej dam mu szansę od początku, bo pokazał mi w tych dwóch meczach, że powinienem chyba na niego postawić. No a co do... jeszcze co, jakie tam było pytania? Bo zapomniałem. Generalnie jak zarządzać takim rezerwowym? No tak jak mówię, no
na pewno w każdym meczu rezerwowy będzie dostał szansę, bo chciałbym, żeby ci zawodnicy cały czas dostawali biegi. No, chciałbym też, żeby to była trochę rotacja, ale to oczywiście już widać po tych dwóch meczach, no i będzie widać, że już ta piątka tak naprawdę już jest. Czyli ja, Janek, Patryk, Kuzber, Jakub Wadas, no i trochę Dawid Smektała, jesteśmy taką piątką, która no, w tych meczach będzie się pokazywać częściej. Chociaż to wczoraj trochę tak średnio. No tak średnio, no ale Dawid ma wysoki potencjał, tak jak oczywiście każdy z tych zawodników. Tak jak mówię, w pierwszym biegu to tak, w tym pierwszym biegu tak z przymrużeniem oka na to patrzę, bo tak jak mówię, miał problemy. Potem już było lepiej. Dziękuję też Dawidowi, że oddał bieg Danielowi. Nie miał z tym problemu, tak samo jak inni zawodnicy. No ale tak jak mówię, no chciałbym, żeby ten skład był w miarę rotowany. No na pewno z tymi słabszymi na papierze drużynami pojedziemy troszeczkę składem. No nie może takim słabym, ale no na pewno będę chciał dać też tym słabszym zawodnikom szansę. Oczywiście słabszym na papierze. Bo moim zdaniem każdy z tych zawodników pokazuje się dobrze. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo na razie zdziwiony postawą właśnie Kacpra Jacyka. Moim zdaniem wiele osób go skreśla. A on moim zdaniem w tym sezonie może pokazać naprawdę się z dobrej strony. Oczywiście jechaliśmy na razie z motorem Słubice, które no nie pokazało się z dobrej strony, no oraz Gwardią, gdzie wiele biegów miał też nie za mocnych. No ale zobaczymy, co pokaże dalej sezon, ale myślę, że Kacper pokaże się w tym sezonie bardzo dobrze. Okej. Okay. Panowie, jeszcze do czatu. Prośba, dawajcie łapki w górę, ponieważ Jakub Gurbisz dzisiaj wraz z Bartkiem Sokołowskim naprawiają parki maszyn. Będą naprawiali park maszyn w Tarnowie i jeśli będzie 20 łapek w górę, to park maszyn zostanie zbudowany na nowo. Także prosimy tutaj zobaczyć, co zrobi Gurbisz w Tarnowie. Oczywiście już jest 21. Ale on nie co? Wygląda... No. Już jest 21. To dobra, 25. Nisko się cenimy, ale nie aż tak, żeby obniżyć ten... Wiesz co, akurat u mnie Kasper się troszkę ten limit łapek... O, proszę. Także widzicie, został zbudowany na nowo waszą sprawczą mocą minutę zabrakło, czy minuta wystarczyło, żeby Kuba zrobił park maszyn. To jest o wiele szybciej niż w Tarnowie na MLŻ-cie. Taka informacja. Coś do tego meczu jeszcze dodać? Chcecie? Praktycznie nie, ale z drugiej strony chciałem powiedzieć krośnie, że moim zdaniem brakuje tam solidnego lidera. We mnie ten skład jest zero. Że... No tak, ale się prawda jest taka, że z takim liderem, jak w teorii ma miała Bydgoszcz, no to byłby to już taki pewny skład na mistrza na ten moment. No to prawda i można to w sumie, ja bym Wilki poniekąd porównał do takiego Rybnika z zeszłego sezonu, w którym też w sumie nie było takiego jednoznacznego lidera. No i przez siłą, moim zdaniem przegrali Ale właśnie siłą przyjechali, nie no, mimo przegrali przez Michalika, który jechał trochę słabo. No to ale generalnie siłą przyjaźni można naprawdę wszystko zrobić. Wiadomo, ale jedna osoba nie zapunktuje i skład myślę, że się rozsypuje. A tak. Sobie są, jak ciebie lider zawiedzie chociażby, no to też jesteś w kropce. No tak, ale... Także są zalety, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Wolałbym postawić na jednego lidera niż na dwóch średniaków. Okej. Okay. Ale fajnie też było, gdyby kadra była zbalansowana, bo jednym zawodnikiem też się nie wygra, tak? Mogę coś też dodać? Proszę. Powtórzę to po raz kolejny, że ja budując Krosno nie stawiałem na żaden awans, tylko po prostu na to, że z kim chciałbym jeździć. Dlatego może ta drużyna wygląda na ekipę średniaków lub drużyną równą. Ale na przykład no przede wszystkim chciałem w tej drużynie jeździć m.in. z Kasprem, Marianem, Jankiem czy Danielem, Kubą na przykład Wadasem. No dlatego ta kadra się opiera właśnie na ludziach, albo Jarkiem. Ta kadra się opiera na ludziach, z którymi ja po prostu chcę jeździć. I po prostu czuję z nimi taki vibe, więc dlatego też może wydawać się, że jest ekipa średniaków. Ja nie jestem Xadros.
Ja w ogóle nie mam składu na awans. Ja nawet nie chcę iść do Ekstraligi. No nie. Znaczy ja to bym mógł w tej pierwszej lidze zostać. Mi się w niej podoba. Okej. Okay. Dobrze, panowie. Przechodzimy do meczu ostatniego Słubice z Amsterdamem. Także Marianie, prosimy zmienić planszę. Zanim Słubice, bo wiemy o tym, że happening musi oczywiście tradycja być podtrzymana, to chwilę o Amsterdamie. Słuchajcie, czy ten zespół będzie takim, powiedziałbym, że symulatorem wyskakiwania czegoś z pudełka, w sensie zawodników, bo Papa Thunder zrobił teraz komplet czysty. Thirsty Gilo przegrał trochę jeden raz, ale też się pięknie pokazał. Matt Syphons też zrobił komplet czysty, teraz nie. Kto w następnym meczu, który jest z Wilkami Krosno, łapanie, zrobi komplet czysty? Nikt. Nikt. Jeśli ktoś ma taki potencjał, jeśli ktoś z tych zawodników, którzy są w tej drużynie, no to chyba tylko... Kurczę. Chciałem powiedzieć, że Soda, ale no w sumie... Nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. W sensie, tu w ogóle taka ciekawostka. Bo tutaj chyba... Richard, ty chyba ten mecz komentowałeś w wersji polskiej, tak, co nie? Tak, z Olżejskim. Tak. To... Bo tutaj chciałem też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak... Po tym, jak już powiedzieliśmy o tym, kto zrobi komplet. No, ja na przykład tego potencjału nie widzę. Ale jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Odnośnie tego, co ktoś z was powiedział o pingach. Taka ciekawostka. Thirsty Gilo. Gilo. Właśnie nie wiem, czy to Gilo. No, ciężko stwierdzić. On nie jest faktycznym Francuzem. Uwaga. On mieszka... Ale on żartował z tym. To był żart? Aha, no, to już to już wyjaśnili na kanale. A, to tego nie widziałem. On wziął to, bo ma ładną flagę, ma ten region. Aha, no tak, no to czyli jednak... Ale serio ładna. To prawda. To skoczyła do top 5 flag krajów. No to tak, w zespole Amsterdamu w tym meczu jechał Francuz, dwóch Anglików, Włoch, Holender, zawodnik, który identyfikuje się jako obywatel Antarktydy, czyli Rocket Race, i nie wiem, czy nawet się powiedzieli nam na meczu Midnight. Nie było Midnight go. Jest. Nie było go w końcu. I, no to też, razie... i też za Sodę była ZZ. To widzę, tak. Midnight jest, uwaga, Nowozelandczykiem. Więc. No nazwisko trafne raczej. Co? Tak. Sir Luck a lot. Nie, beautiful. Tak, i w sumie też mogę się tu wypowiadać. W sumie przejmę zadawanie potem na chwilę od Richarda. No mówiłem, Kasper, że poniekł. Co nie? Kasprze, powiedz mi... Ja się czuję niepotrzebny. Albo nie, raczej gracę, że piasty w sumie to bardziej do niego. Bo dzisiaj wyszły zgody i kosy z Sparty Wrocław. Mhm. O co chodzi z tym, że... Macie w negatywnych relacjach drużyny z Amsterdamu. Co tam za śmieszna sytuacja wyniknęła? No, bam. Co? Właśnie też go o to pytałem, ale wychodzi na to, że ten, że Stevens był za jego banem. No tak. No to tak. Dobra, to musimy... Właśnie, bo też się zdziwiłem, bo ogólnie to Wibrusowcy go bronili. Czekajcie. Ci, którzy generalnie chyba nie znają szerszego kontekstu, muszą wyjaśnić. O co chodzi z banem dla Rzepiastego? No to właśnie. Albo Kacper, no. Dobra, to w ramach reprezentacji polskiej Wódki poszliśmy jeździć w zagranicznych ligach i w lidze Boat Racing World Championship? BRWC? Tak jest. Xadros dostał permbana za cheaty. Bo w momencie, kiedy go nie było w domu, pobił rekord. Tak. No, tak. No niestety, no, na kasownikach w autobusie też można robić rekordy. I ogólnie to cała akcja była mega dziwna. Chociażby dlatego, że po prostu, że jakiś dosłownie... No dobra, no myśleliśmy też, że to losowy gościu, a to chociaż przynajmniej był ktoś dobry. Dlaczego losowo oskarżać? Nie sprawdzali go. Po prostu stwierdzili, że to jest niemożliwy czas i go zbanowali.
Najlepsze jest to, że ten rekord stał pobity chyba z 15 razy w ciągu kolejnych dni. I nikt o to nie miał problemu. Nawet chyba ja go przebiłem, a ja ogólnie nie jestem wcale jakoś dobry w tych zwykłych ligach, znaczy zagranicznych. Więc cała ta akcja była dziwna. I wiadomo, no, jakaś tam afera, można powiedzieć, była na temat Xadrosa. I nawet Xadrosa w Men's był zabanem. Z tego, co ja pamiętam, to właściciel tej drużyny, czyli Skipsnów, był przeciwko, w sensie był za sprawdzaniem. Tak, i ogólnie, tak. Ogólnie większość ludzi była. I właśnie z tego, co pamiętam, to Wibrusowcy wcale nie uważają Xadrosa za cheatera, więc to bardziej była kwestia tylko... Więc to może właśnie kwestia tylko tego jednego zawodnika, bo też się zdziwiłem. Tak. Nie wiem, generalnie ta osoba, która oskarżała APW o cheaty, tutaj akurat to wiem od Krzyśka Forysta, który jest zresztą w zarządzie Ligi Wibrus obecnie. A jak mnie? Co? Powiedziałeś, że mnie. Nie. No to nie. Rozumiem, że przyzwyczajenie, ale... Forest, który jest obecnie w zarządzie Ligi Wibrus, powiedział, że ten pan, który był za zbanowaniem Gracjana, był inaczej. W tym momencie jest gdziekolwiek, cokolwiek mówiono o Polsce, instant wychodzi. Ja się zastanawiam, czy to nie podchodzi pod jakiś rasizm. Tak zwana ojkofobia swoista. Pewnie tak, ma mękę do picia w domu. No szybko, no. Niestety, ale będę musiał opuścić program. Dobra, jasne. Z przyczyn prywatnych, ponieważ jutro Kastrama wzywa. Dziękuję wam wszystkim za dzisiejsze... Pozdrów nas. Dzisiejsze spotkanie za uniwersum. No i jak pozdrawiam coś, wszystkich. Bartek, jak coś, to generalnie szukaj miejsca na LAN w magazynie. Dobra. Może właśnie znajdziesz. Zapraszam na profil transfery żużlowej i pozdrawiam. Pozdro. Może akurat znajdziesz jakiegoś dobrego zawodnika. Dzięki Bartku za spędzony czas, także dzięki też, że znalazłeś to miejsce. Przy okazji też was trochę, panowie, nie że upominam, ale wiecie, zagęszczamy ruchy, bo za 10 minut Kuba, który jest odpowiedzialny za streamy, chce to wyłączyć, także dajcie już trochę. Musimy trochę przyspieszyć, panowie, bo naprawdę pół godziny o każdym meczu to zdecydowanie za dużo. Zresztą na czacie nam napisał Kryptyk Krzysiek, ile można to coś prowadzić, także rzeczywiście 3 godziny to zdecydowanie trochę za dużo. Panowie, ale brutalnie z tym Bartkiem się uporaliście. To jeszcze chwila o Amsterdamie. Jak wy oceniacie sytuację, w której zawodnik pod numerem 2 nie pojawił się, mimo że miał się pojawić? Powiem tak, jako osoba, która siedzi w Wibrus od kuchni, patrząc się na to, że to mnie w sumie zdziwiło, bo chyba obecnie to jest normą, że każda drużyna siedzi na swoim kanale, na swoim zespołowym VC i się tam nawzajem kontrolują. Z tego, co widziałem, to jedynym zawodnikiem, który był na ich VC był, no właśnie, który to był? Nie wiem, czy to był Soda, nie pamiętam, no w każdym razie tylko jeden zawodnik siedział wtedy na ich klubowym VC. Powiem tak, ja odnoszę takie wrażenie, że mimo wszystko poniekąd ludzie z Wibrus traktują tą ligę tak raczej jako ciekawostkę, niżeli faktycznie coś, w czym chcą tryhardować i tak dalej. Więc myślę, że wydaje mi się, że no tutaj kto w tym momencie, tak przeglądam kanał na Wibrus od MLV chat, no to tutaj mało osób się tak faktycznie uaktywnia, oprócz Skipa, no to mało jest tych osób tutaj, ten 28-18 to może tylko ewentualnie on. I Storm, no a tak to... No jest kapitanem w sumie nad Simon, z tego, co widzę. Tak, no, tak. Więc no mówię, to są jedyne takie przykłady, więc mówię, wydaje mi się, że tam są max trzy osoby, które faktycznie chciałyby na MLZ-cie potryhardować, a pozostali to są tacy, że no dobra, wpisz mnie, może przyjdę tam na jakiś mecz, coś tam pojadę.
No prawie było śmierdziało walkowarem w sumie z tym Słubicach. Mhm. Tak. I... no ostatnie zdanie, Wojtek, bo już musimy no, zrobić bardzo hrabiego Słubica. No i tak, dlatego powiem, że mnie to generalnie bardzo zmartwiło. W sumie Simon Update na Mixonie mówił o tym, że generalnie jeśli chodzi o kwestie trenowania, to on był pierwszy dzień wtedy, także i tak całkiem nie występ zrobił. Panowie, jedno hasło i myślę, że wiecie, co robić. Bogusławiec Kononowicz. Źle, Xadros. Teraz nie, bo on zmienił styl, panowie. Tak? Co? Nie widzieliście tego? Nie widzieliście tego? Tak. On teraz nie idzie do góry. On teraz nie idzie do góry. Teraz idzie w prawo. On miał głowę skierowaną w prawo. Zobaczcie sobie na streamy. Tak, teraz... i wszyscy mamy teraz głowę skierowaną w prawo, panowie. Tak będziemy... Ja proponuję tak właśnie przez do końca tego streama, bo już ostatnia drużyna, oglądać i mówić o meczu Słubic tak jak Bogusławiec Kononowicz jeździ, czyli właśnie tak. Co no my się w sumie dużo nie zmienia. Wojtek ma piękny look na akwarium i tier listę Monkey Bash, także... No kwiatki też ładne, ale rybek nie ma. Panowie, gdzie są rybki? Dobra, jedna rzecz, panowie i panie. No sorry, no zajęty Bogusławiec, jestem. Bogusławiec Kononowicz. Ej, Xadros, nie oszukujemy. Ja tam cię z tyłu widzę, że tam oszukujesz. Proszę skierować głowę. Proszę na miejsce i skierować głowę w prawo. Tył pitury też jest ładny. Ale ja mam w prawo. No gracze SGP potwierdzą. Okej, okay, niech będzie. Dobrze, panowie. Bogusławiec Kononowicz to w ogóle piękny fenomen. Dwa wykluczenia. A jechał. Ale słuchajcie, muszę tutaj pochwalić Motor, bo po pierwsze postawili się ekipę z Amsterdamu, a po drugie tego Dawida Golaka chyba będą jeszcze ludzie. No 8 plus 2 jak na debiutanta Dawida Golaka, no jeździ naprawdę całkiem fajnie, także jeżeli to nie jest odpukujemy w niemalowane, no to ten chłopak ma naprawdę fajny talent do jazdy. Możliwe. Nie no, coś tam pokazali panowie. Ciekawe jest to, że gdyby... W ogóle ja uważam, że gdyby ten, że gdyby Karol nie skończył kariery, tylko jeździłby w swoim klubie, to zupełnie inaczej byśmy patrzyli na ten klub. Bo na przykład z nim, czy ogólnie z jakimkolwiek wzmocnieniem, to Słubica mogłyby nawet wygrać ten mecz. Bo mimo wszystko no, dużo punktów straci tylko i wyłącznie przez to, że zawodników nie mieli. Którzy by dojechali do końca. Ale popatrz na to, jak Marcel Karr generalnie testuje. No. W Opolu był po prostu totalnie król. A tutaj kwadrat po prostu, albo prostokąt swoisty. Także ciekawe. No niby tak. Ale na pewno by jakoś pomógł drużynie. A jak w ogóle oceniacie fakt stadionu w Słubicach, który został odbudowany na prostokąt? Mega. Podziwiam. Nie wiem, generalnie. Ja widziałem. I szczerze, ja nie wiem, czy, bo w sumie dopiero teraz sobie zdałem z tego sprawę, jak ten stadion dokładnie wygląda. Ja nie wiem, czy temu stadionowi nie będzie odebrana licencja, ponieważ pamiętam, że jak gadałem z Marcelem Karoniem, to Marcel Karon dostał przykaz, że jeśli ma być stadion w Słubicach, bo mają być stadiony realne, tak? Jeśli tam być stadion w Słubicach, to albo ma być to projekt stadionu, albo faktycznie stadion Polonii Słubice. A to mi na stadion Polonii Słubice nie wygląda. No, Polonia Słubicach ma nawet ma krzesełka. Ma nawierzchnię, no tak, ma bieżnię, dlatego ma, tak powiedziałem. Z Polonia Słubice stadion wchodzę, no na niebiesko, tam jest taki fajny zameczek, nie, z tyłu. Mhm, potencjał jest. A zrobił z tego... Słuchajcie, jak nazwiemy w ogóle ten stadion w Słubicach? Prostokąt Arena? Lidl. Jeszcze raz? Lidl. Ja bym powiedział Saturn. W sumie blisko Niemiec, nie? To także. Ja bym powiedział, że Saturn. Bo co Saturn miał takie. Nieistniejący już sklep. Okej. Okay. Gracek widzę, że się wycofuje z naszych przewidywań. No, na prawo pane. To jeszcze ostatnie zdanie a propos Słubic i odnośnie tego uniwersum. Czy można jednak mimo wszystko tak długo czekać na Bartosza Pazdana? Bo Pazdan fatalnie pojechał z Krosna, tylko 4 punkty. Tutaj też jedna trójka poza tym, no dramat. Co się dzieje z Bartkiem Pazdanem, bo on poszedł z Ekstraligi jako rezerwowy z Rowu Rybnik do Słubic, gdzie raczej powinien być raczej takim liderem swoistym.
No co, mocarny Bartosz Pazdan, no. Tak. Słynne zagranie zostanie w nim chyba na zawsze. Znaczy, nie wiem, każdy nie widzi w nim lidera, a tak naprawdę liderem jest Michał Bułka, który nie jechał w meczu. Nie jechał akurat ze względów prywatnych, no ale generalnie tak, no Michał Bułka w Krośnie jechał jako jedyny taki mocny punkt. Nie, ogólnie Michał jest okej. Okay. A Bartosz Pazdan dla mnie nigdy nie był, nie będzie i nie jest dobrym zawodnikiem, ani średnim. Jest po prostu dla mnie słaby. Jesteś tylko zabawką! To chyba znak, że trzeba kończyć. Ostatnie tak. Pytanie do was. Czy Motor Słubice wygra kiedyś mecz? Tak. Kiedyś na pewno. Tak. Być może sparring, być może nie wiem, może to będzie jakiś sparring z drużyną. Ale nie, tak zobaczmy ich terminarz. Dobra, końcówka sezonu, domowe mecze. Wyjazd, przerwa. Astra Nowa Sól, kolejka 16. Wygra. Jest potencjał. Kolejka 14, chociaż to jest w sumie drugą stronę można patrzeć. Bo dlaczego patrzę końcówkę? No bo oni doszlifują w jakimś tam stopniu formę, nie wypada Jastoru i przychodzą na mecze. Ale z drugiej strony przeciwnicy też. No ale dobrze. Pytanie w sumie jest takie, czy generalnie Motor się nie rozpadnie. No. Po pierwszej kolejce to wygląda tak, jakby już kończyli ten sezon. No w sumie może tak być też. No to tak z bliższych meczy, kolejny mecz domowy mają w kolejnej kolejce zbyt gorszą. To nie, to raczej ciężko będzie. Chociaż patrząc po wynikach, to wcale nie była duża, wysoka porażka. Więc myślę, że gdyby przyszli ludzie na mecz i okazało się, że coś tam potrafią zrobić choćby kilka punktów na tym domowym torze, mocarny Bartosz Pazdan byłby actually mocarny, to może nawet mają szansę zrobić bliski wynik na Bydgoszcz. Czas pokaże. A w meczu z Gorzowem, na przykład na wyjeździe to czy Słubice jednak są faworytem tego spotkania waszym zdaniem, czy jednak mimo wszystko na Gorzów stawiacie? Gorzów, bo jednak ten Marcel Pfeiffer mnie przekonuje do wszystkiego. Jednak na razie to Słupice pokazują się na... Mnie przekonuje do wszystkiego. Marcel Pfeiffer się ciebie zapyta, czy Gracjan Rzepiasty ma kupić lampkę nocną z Chińczyka za 5 zł, czy lampkę nocną za 100 zł nie wiem, z jakiegoś specjalnego sklepu? Pytasz się Marcela Pfeiffera. To jest ciekawa sprawa. Co on by powiedział? Myślę, że za 100 zł i posłucham się Marcela. Mnie ciekawe, jaką by wybrał mąkę Basia, ale... Właśnie, tak! Jaką mąkę Basia wyrobił Marcel Pfeiffer? Typujemy, panowie. Wrocławską, bo dostał kontrakt do WTS-u kiedyś. Ale odrzucił. Nie wiem. Moim zdaniem to jest taka pszenna tortowa. Znaczy nie tortowa, zwykła. Dałby tortową, właśnie nie ma zwykłej, jest tylko jest ekstra albo orkiszowa, ale ta ekstra jest tą zwykłą. Orkiszowa. Piszę do niego. Okej, okay, dobra. To ja dam orkiszową, żeby... Wiecie, no jednak Pfeiffer, Marcel to... No z drugiej strony jakaś tam odskocznia od tej szarości gorzowskiej jest. Wojtku, jak ty myślisz? Ostatnie pytanie na dzisiaj. Czekaj, a sepodlaczaki istnieją. Ja powiem, że... Ja powiem, tylko że... Powiem, że na Kononowicza, leć. Lecę bokiem jak wróżlowiec, czekaj, nie umiem. Nie bym powiedział, że uniwersalną. Dobrze. To my też to uniwersum uniwersalne kończymy. Pan, tak jak jesteście ustawieni na Włogosławce Kononowicza, machamy rękami. Kasper Pitura. Dziękuję. Gracie, nie, bo dobry pomysł. Dzięki. To się to budowniczego zmieni. Wojciech Mandrysz. Dobrej nocy. I był jeszcze bardzo Unton, jeszcze był Richard Tyli. Zapraszamy też na nasze social media, kanał YouTube'owy drugi, Dri Uploadami, X-a też zapraszamy. Zapraszamy też na Instagrama, przepraszamy za wszystko. No i oczywiście link do Discorda w opisie jest. Ahoj! Ahoj! Cześć. Ja... Dzisiaj. Dłużej nie mogliście gadać?